Blizzard Entertainment prezentuje Tysiącletnia wojna. Opowieść o Alerii i Turalionie. Autor Robert Brooks. Część pierwsza. Dwa jasne światła. Samotny Turalion w milczeniu obserwował zagładę świata. Od zamknięcia mrocznego portalu minęło zaledwie parę godzin. Powierzchnia Drenoru trzeszczała. Lądy pękały. Gotujący się ocean kipiał. Ogromne kawałki skał zostały wyrzucone wysoko i już nie spadły, lecz wirowały powoli w powietrzu. Rzeczywistość traciła spójność. Turalion był spokojny. Nie bał się. Nawet w tym dziwnym miejscu czuł w sobie światłość. To nie był Drenor. Planeta wyglądała jak Drenor, ale tak naprawdę Turaliona tam nie było. Pod stopami miał popękaną czerwoną równinę Półwyspu Piekielnego Ognia, ale tak naprawdę tam go nie było. Przed sobą widział wzniesioną pośpiesznie warownię honoru, która niezmiennie opierała się trzęsieniom ziemi. Ale tak naprawdę tam go nie było. Oczywiście wcześniej tam był. Zaledwie parę godzin temu walczył o życie na Półwyspie Piekielnego Ognia. Teraz spoczywało tam mnóstwo orków, żołnierzy przymierza, zniszczonych machin oblężniczych, trupów, porzuconej broni i innych rzeczy. Jak to na pobojowisku. Bitwa już się skończyła. Turalion stał na pustej, pozbawionej życia ziemi. Widział zagładę Drenoru. Ale nie. Tak naprawdę tam go nie było. Znajdował się w innym wymiarze, na płaszczyźnie, której nie znał. Na ciemnym niebie kotłowały się i ścierały dziwne moce. Widział planety, pozornie na wyciągnięcie ręki, ale tak naprawdę niewyobrażalnie daleko. Czuł światłość, mieszającą się z cieniem. Czuł zmagania pierwotne, nieokiełznanych sił chaosu i porządku, życia i śmierci. Nie znał tego miejsca, ani nie wiedział, jak się stąd wydostać. Rozglądał się w poszukiwaniu znajomych twarzy. Khadgara, Danata, Kurdrana, Alerii. Nie wiedział, czy udało im się przetrwać. Stał w bezruchu na otwartej przestrzeni i pozwalał, aby przenikała go światłość. Zamierzał czekać cierpliwie, niczym latarnia dla rozbitków, którzy tutaj dotrą. Czas mijał. Przed Turalionem nie pojawiło się nic nowego. Ale to nie znaczy, że nie było tam nic. Mężczyzna czuł na skórze wrogie spojrzenie ze wschodu. Mijały godziny i nie słabło. Cokolwiek to było, pragnęło jego krwi. Turalion przemówił, aby przerwać ciszę. Przybądź. Poznaj moc światłości. Z zachodu, zza jego pleców rozległ się znajomy głos. A już się bał, że nigdy go nie usłyszy. Turalionie! Odwrócił się z uśmiechem. Odnalazła go. Alerii, światłości niech będą dzięki. Wstrzymał oddech. Celowała mu z łuku prosto w serce. Zwolniła cięciwę z rozkazem. W lewo! Turalion bez wahania rzucił się w lewo. Poczuł na szyi smagnięcie powietrza, gdy obok przemknęła strzała i wbiła się w cel kilkaset kroków dalej. Zadrżała w czerwonej ziemi, a lotki zakołysały się na wietrze. Alerii Bierzywiatr podeszła do niego powoli. Skołczana wyciągnęła kolejną strzałę. Łuk trzymała opuszczony ku ziemi, ale głowę wysoko. Wypatrywała celu. Przepraszam, chodziło o moje lewo. Turalion patrzył na strzałę. Sprawdzasz mój refleks? Czy coś widziałaś? Widziałam coś.
Szkoda. Chętnie sprawdziłbym twój refleks. Powiedz tylko słowo, a rzucę w ciebie tarczą. Aleria uśmiechnęła się lekko. Może później. Przyjrzała się uważnie ziemi. Tropy. Wskazała. Turalion widział odbite w suchej ziemi ślady swoich podeszw. Niedaleko widać było jeszcze jeden słaby trop. Coś stało tuż za nim. Nie, przecież obrócił się w ostatniej chwili, czyli musiało być przed nim. A jednak niczego nie zauważył. Co to było? Aleria wciąż uważnie obserwowała okolice. Zauważyłam błysk. Gdy się odwróciłeś, nabrał formy. Nie wiem, co to było, ale uciekło przed moją strzałą. Myślisz, że to ork? Mogli tędy przechodzić czarnoksiężnicy Ner'zhula. Na pewno nie ork. Aleria stanowczo pokręciła głową. Powinniśmy odzyskać twoją strzałę. Spojrzała na niego. Na pewno nie jesteśmy na Drenorze. Wiesz, jak się stąd wydostać? Nie. Nie wiem. W takim razie powinniśmy oszczędzać zasoby. Strzała wylądowała może 200 kroków dalej. Pokonali tę odległość w milczeniu. Turalion miał młot w garści, a w sercu czuł radość. Aleria go odnalazła. Walka przy mrocznym portalu była najbardziej brutalnym starciem, w jakim brał udział. Walczył z hordą na dwóch planetach i nigdy wcześniej nie spotkał się z taką zaciekłością. Przy czarnej świątyni herszt wroga Ner'zhul wykorzystał moce Azeroth, aby otworzyć połączenia do nowych krain. Utracił jednak kontrolę nad zaklęciami. Na całym Drenorze zaczęły się otwierać i zamykać szczeliny, a to niszczyło płaszczyznę egzystencji. Przymierzu pozostała tylko ucieczka na Azeroth. Jednak przez mroczny portal przedarła się zagłada, która zagroziła Azeroth. Przymierze natychmiast wysłało swoje siły. Aleria i Turalion walczyli ramię w ramię. Odpierali kolejne fale przerażonych orków, aby zdobyć dla Khadgara dość czasu na zamknięcie szczeliny. Wiedzieli, że zostaną uwięzieni na konającej planecie. W chaosie i zamieszaniu niedaleko nich otworzyła się nowa szczelina. Skoczyli w nią razem bez namysłu, przekonani, że nie mogą trafić w gorsze miejsce. Nie przewidzieli tylko, że zostaną rozdzieleni. Nie wiedzieli, gdzie znajdowała się reszta sił przymierza. Może wciąż na Drenorze, a może gdzieś tutaj. A może udało im się uciec w jakiś odległy zakątek wszechświata. Turalion nie miał pojęcia, ale światłość przywróciła go przynajmniej do ukochanej. Aleria podniosła strzałę i włożyła ją do kołczana. Ktoś nas chyba obserwuje. Rzuciła. Ale nie mam pewności. Nie można tu polegać na moim instynkcie. Ja polegam. Turalion polował w Lordaeronie dla rozrywki. Ale dla Alerii, kapitan strażników Srebrnej Luny, było to drugą naturą. Powinienem go wyczuć, gdy znalazło się blisko. Tyle tu krąży mocy. Musimy być ostrożniejsi. Aleria opuściła łuk. To jego terytorium. Jego tereny łowieckie. Dziwne, że nie próbował nas wykończyć. Ja bym próbowała. Nic z tego nie rozumiem. Ja też nie. Ale przynajmniej mnie odnalazłaś. Na razie to wystarczy. Aleria spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się, objęła mocno i wyszeptała. Jeszcze zobaczymy naszego syna. Z woli światłości. Za późno, by przejmować się światłością. Gdy przymierze nas wysłało do bitwy, wiedzieliśmy, że to wyprawa w jedną stronę. A mimo to czułam, że jeszcze zobaczymy Aratora. Przez jej słowa przebijał żar miłości, który ogrzewał duszę Turaliona. Nie podzielał jednak pewności swojej towarzyszki. Podróż powrotna na Azeroth może być długa. Mamy czas. Ty masz. Uniosła głowę. Ich spojrzenia się spotkały. Wiedział, że rozumiała, co miał na myśli. Ludzie żyli krótko, natomiast elfy ze Srebrnej Luny miały słoneczną studnię, dzięki której stawały się niemal nieśmiertelne. Jeśli światłość pozwoli ci tutaj umrzeć ze starości, bardzo mnie to rozgniewa. Turalion zmusił się do uśmiechu. Przekażę. Czyli sprawa załatwiona. Cofnęła się i rozejrzała się po okolicy. Mogli tu trafić także inni. Powinni
odszukać. Turalion wskazał mroczny portal na wschodzie. Tam bitwa była najbardziej zacięta. Wyruszyli na zachód. Drenor, a raczej jego pozostałości, wciąż się rozpadał. Ale wstrząsy zrobiły się już trochę mniejsze. Oceany wyparowały. Pozostały po nich tylko puste przepaście, a pasma górskie unosiły się w powietrzu. Ani Aleria, ani Turalion nie musieli mówić, że w przypadku porażki taki sam los czekał Azeroth. Jednak w miarę upływu czasu rytm zagłady zaczął zwalniać. Nie rozpadł się główny kontynent tego świata. Ilu ludzi z sił przymierza zdołało przetrwać? Ilu żołnierzy Hordy? Dotarli do wschodniej części półwyspu. Nad nimi wznosił się mroczny portal. W zasięgu wzroku nie było żywej duszy. Ani przymierza, ani Hordy. Jesteśmy sami, stwierdził Turalion. Aleria westchnęła. Masz jakiś pomysł? Turalion odwrócił się od mrocznego portalu i usiadł ze skrzyżowanymi nogami. Pancerz zagrzechotał, gdy mężczyzna szukał wygodnej pozycji. Nie, nie mogę nic zrobić, aby nas stąd wydostać. Dlatego zdam się na światłość. Otoczyła go jasna poświata. Zamknął oczy i pozwolił, aby przeniknęła go moc świętości. Los skierował nas daleko od innych. Jestem gotowy, aby dowiedzieć się dlaczego. No to miłej drzemki. Postoję na straży. Powoli otworzył oczy. Czy nasz znajomy wciąż nas śledzi? Tak. Widziałaś go. Aleria się zawahała. Wyczuwam jego obecność. Obserwuje nas z północy. Nie czujesz go? Może. Niedaleko mrocznego portalu? Dokładnie tam. Turalion wyczuwał z tamtej strony pulsujące zagrożenie. Ale trzymało się z daleka, więc zamknął oczy. Rozpalimy ognisko i zaprosimy naszego gościa. Może jest po prostu samotny. Przerwał mu harmoniczny akord. Turalion zerwał się na równe nogi i dobył młota. Aleria zawirowała z łukiem, w okamgnieniu naciągnęła strzałę na cięciwę. W powietrzu, ledwie kilka kroków dalej, zapłonęło oślepiające światło. Szczelina, taka sama jak ta, przez którą się tutaj dostali. W oślepiającej poświacie Turalion zobaczył tylko wyciągniętą dłoń w zapraszającym, a potem naglącym geście. Tędy! Szybko! Turalion był zaskoczony, ale zaraz odetchnął z ulgą. Szczelina i głos przepełnione były światłością. Możemy mu zaufać, zapewnił Alerię. Spojrzała na niego i opuściła łuk. Dobrze. Przeszła przez szczelinę, a Turalion podążył za nią. Znaleźli się w leśnej przecince, otoczeni na wpół martwymi drzewami. Szczelina zamknęła się za nimi. Dotarli z powrotem na Drenor. Planeta drżała wciąż po niedawnej apokalipsie, a niebo... Jedno spojrzenie wystarczyło, aby Turalionowi zaparło dech w piersiach. Niebiosa były rozdarte na strzępy, a spomiędzy pasm znajomego błękitu przezierała wirująca, mroczna energia. Drenor i tamta inna kraina krwawiły tak samo. Bardzo długo was szukałem. Istota, która ich tutaj sprowadziła, uśmiechnęła się szeroko. Miała długie kły i zakrzywione pazury, ale emanowała od niej aura świętej światłości. Aleria postukała palcami w łęczysko. Zastanawiała się, czy powinna założyć strzałę. Kim jesteś? Zapytał Turalion. Jestem dowódcą i wojownikiem światłości, a dziś także jej posłańcę. Mam na imię Lotraxi. Matka Światłości przewidziała, że was dwoje będzie miało swój udział w ocaleniu wszystkiego, co żyje. Przysłała mnie na ratunek. Chodźcie, siadajcie. Mamy wiele do omówienia. Rozmawiali przez 3 dni. Lotraxion stał się niespokojny, gdy tylko dowiedział się o wrogu, który śledził Turaliona i Alerię. Walczę z Legionem już od 1000 lat. Przez milenia nawet do niego należałem. Ale nigdy nie słyszałem o stworzeniu, które potrafi tak swobodnie podróżować przez wypaczoną otchłań. Szybko zrozumiał powagę sytuacji. To bardzo niepokojące, że nie mogłeś go dostrzec.
Demon, który potrafi unikać światłości. Nie do wiary. Gdy Lotraxion wysłuchał, co ich spotkało w tamtej dziwnej krainie, wypaczonej otchłani, Aleria zapamiętała tę nazwę. Uznał, że śledzący ich stwór był jednym z najrzadziej spotykanych skrytobójców Legionu. Kill 1 osobiście wyszkolił kilku do chwytania lub likwidowania ważnych wrogów. Jeżeli jeden z nich wciąż szedł ich śladem, to nie spocznie, dopóki nie wykona zadania. Aleria i Turalion wciąż znajdowali się w niebezpieczeństwie. Nawet tutaj. Wiele rozmawiali przez minione 3 dni. O tej planecie, o płonącym Legionie i o tym, jak demony przygotowały inwazję Hordy na Azeroth. A także o wypaczonej otchłani, krainie chaosu, w której krwawiły światy powołane do życia przez światłość i cień. I o tym, jak to wszystko odbijało się na prawdziwych planetach, takich jak Drenor. A co najważniejsze, Lotraxion opowiedział im o Armii Światłości i beznadziejnej wojnie z płonącym Legionem. Powiedział, że światłość potrzebuje pomocy. Pomocy Alerii i Turaliona. Ale to wszystko musiało poczekać. Nie możemy ryzykować, że doprowadzimy tego stwora do naszej twierdzy. Zdecydował Lotraxion. Zostanę tu z wami, aż go zabijemy. Turalion był gotów przyjąć pomoc. Aleria miała na ten temat inne zdanie. Lotraxionie, musisz odejść. Potrafimy obronić się sami. Nie jestem pewien, czy rozumiesz, jak groźny jest ten zabójca. Co jest dla Legionu większą gratką? 2 rekrutów czy dowódca? Aleria zerknęła na Turaliona. Starannie dobierała słowa. Gdy odejdziesz, skrytobójca na pewno podąży za tobą. Musisz zastawić pułapkę. Wróć do nas, gdy będzie już martwy. Lotraxion próbował protestować, ale Turalion mu przerwał. Rozumiemy niebezpieczeństwo, Lotraxionie. Rozumiemy je doskonale. Aleria potwierdziła skinieniem głowy. Zaczekamy tutaj na ciebie. Lotraxion zmrużył oczy i przyjrzał się obojgu z namysłem. Dobrze, ale nie zostawię was bez obrony. Przez kilka godzin uczył Turaliona o mocach światłości. Turalion był paladynem, ale ludzie dopiero niedawno zaczęli posługiwać się na polu walki potęgą świętości. Lotraxion robił to przez 1000 lat. Gdy odszedł, Turalion świecił. Po zmroku Alerię przestało to bawić. Możesz przestać? Przez ciebie nic nie widzę w ciemnościach. Jej narzekania tylko prowokowały Turaliona. Razi cię mój blask? Sięgam zbyt głęboko w nieokiełznane moce sprawiedliwości i nadziei? Czy ten blask zdoła powstrzymać napastnika przed zabiciem cię we śnie? Możliwe. Mimo wszystko Turalion wreszcie usłuchał. Światłość emanująca z jego broni i pancerza przygasła. Co sądzisz o naszym nowym przyjacielu? Wiem, że nie mogłaś wyczuć jego intencji przez światłość. Aleria zaczęła ostrzyć płaskim kamieniem wroty strzał. Dużo mówił i raczej nie kłamał. Turalion spuścił wzrok, głos ściszył do szeptu. A co sądzisz o jego prośbie? Przez chwilę ciszę zakłócał tylko zgrzyt metalu o kamień. Ogarnął ich spokój. Z oddali dobiegały nerwowe głosy zwierząt, zaniepokojonych wstrząsami ziemi. Aleria w końcu odłożyła strzały. Matka Światłości ocaliła nas z otchłani. Jeżeli chce, abyśmy poczekali tu kilka dni, posłuchamy. Ale jeżeli chce wysłać nas na kolejną wojnę... Nie dokończyła myśli, nie musiała. Turalion skinął tylko głową. Skoro Światłość sprowadziła nas na Azeroth, możemy zebrać dla niej armię. Na pewno przyda się bardziej niż nas dwoje. Właśnie. Nocą ruszyli dalej. Gdy niebo zaczęło szarzeć, zatrzymali się i przespali na zmianę. Do południa oboje byli porządnie wypoczęci. Pozostało im jedynie czekać, aż demon zostanie zabity. Aleria nie była pewna, czy Lotraxion zrozumiał, o co go proszą, ale przynajmniej zgodził się odciągnąć skrytobójcę. Nie wiadomo było, ile to potrwa. Jeżeli mieli tu tkwić tygodniami lub miesiącami, oszczędzanie zasobów nabierało jeszcze większego znaczenia. Zaczynało im brakować wody i żywności.
Turalion ruszył na poszukiwanie rzeki. Aleria rozstawiła wnyki. Gdy wrócił, nerwowo przechadzała się nieopodal obozowiska i uważnie śledziła tropy zwierząt. Spojrzała na niego wyraźnie zmartwiona. Gdzie woda? Pokręcił głową. To może poczekać. Odkąd się przebudziłem, nie mogę uwolnić się od jednej myśli. Noc przegadaliśmy o wojnie, ale słowo nie padło o naszym synu. O Matainie możemy porozmawiać później. Jeśli jedno z nas wyruszy na wojnę, drugie musi z nim zostać. Odszedł do niej. Nie możemy pozwolić, aby był sierotą. Wyzywaliśmy los, kiedy wyruszyliśmy na tę wyprawę. Spojrzała mu prosto w oczy. Będzie bezpieczny. Obiecuję. Uniosła dłoń do jego policzka. Wbiła mu sztylet w gardło. Oczy Turaliona rozszerzyły się w przerażeniu. Zatoczył się. Bezskutecznie próbował zatamować tryskającą krew. Rana była głęboka. Ostrze weszło po samą rękojeść. Aleria patrzyła na niego beznamiętnie. Mój syn ma na imię Arator. Demonie! Stwór, który przybrał postać Turaliona, zaryczał z wściekłości i chwiejnie postąpił naprzód. Z jednej dłoni wystrzelił mu zielony płomień, drugą dobył sztyletu. Aleria zeszła mu z drogi, złapała za łokieć i okręciła. Stwór runął na ziemię z nienaturalnie wygiętą ręką. Sztylet upadł i wyparował. Po lesie odbiły się echem bulgoczące piski bólu i wściekłości. Aleria pozwoliła mu się szarpać, ale trzymała w gotowości łuk i strzały. Usłyszała trzask łamanej gałązki i kilka kroków dalej z lasu wyszedł Turalion. Ten prawdziwy, z młotem w garści. Gorejąca światłość unosiła się z niego niczym dym. Dobra robota, rzucił ponuro. Był niecierpliwy. Na jego miejscu poczekałabym kilka dni i nie zostawiała wszędzie śladów. Wyciągnęła z kołczana strzałę. Kto jest cenniejszy? Dowódca czy dwójka rekrutów? Wygląda na to, że dwójka rekrutów. Interesujące. Porozmawiajmy o tym. Niedoszły zabójca warknął i próbował wstać. Młot Turaliona sprowadził go na ziemię. Mężczyzna wykonał skomplikowany gest i pozostałości przebrania stwora zniknęły w rozbłysku. Ukazała się jego prawdziwa postać. Patykowaty demon z paszczą wykrzywioną bólem. Lotraxion miał rację. To był bardzo niezwykły Eredar. Z jego czarnych, martwych oczu wydobywał się ciemny dym. Aleria stanęła nad nim i wycelowała z łuku. Jesteś sługą płonącego legionu, prawda? Demon wyszczerzył się z satysfakcją. Jestem jednym z nieprzeliczonej armii. Grotem włóczni nieskończona! Strzała przerwała monolog. Aleria założyła na cięciwe kolejną i zadała następną ranę. Nie ponawiała pytania. Demon pluł i bluźnił. Tak, należę do płonącego legionu. Głupia śmiertelniczko. Arogancka kanalio. Będziesz się czołgać w brudzie i pyle przed wielkim władcą. Stwór zarył, gdy trafiła go kolejna strzała. Aleria potrząsnęła głową. Śledziłeś nas przez 4 dni. Dlaczego? Demon zachichotał. Był na wpół oszalały z bólu. Przeznaczenie wokół was wiruje. Czuję je. Widzę. Widziałem to już na tej planecie. A potem nastąpiła eksplozja i światła pogasły. Ale wam udało się przeżyć. A to oznacza, że los ma wobec was jakieś plany. Ryknął szalonym śmiechem. Turalion uniósł tarczę. Może. Ale ty już tego nie dożyjesz. W oczach demona rozgorzała furia. Myślisz, że się więcej nie spotkamy? Znajdę was, oboje. Z waszych dusz zrobię sobie naszyjnik. Będziecie cierpieć całą wieczność. A potem odszukam waszego syna, Aratora, i zmuszę, aby ukorzył się przed Sargerasem. Ujrzycie, jak wasz syn płonie w obliczu chwały mego pana. Sądzisz, że zwyciężyliście?
napraw! Aleria wypuściła strzałę, która przebiła głowę demona na wylot. Jego usta poruszały się jeszcze, ale nie wydał już żadnego dźwięku. Zadygotał dwa razy i znieruchomiał. Spojrzała na Turaliona przepraszająco. Powinnam była zapytać, czy już z nim skończyłaś. Wybacz. Mnie też nie spodobało się, że wymówił imię Aratora. Truchło demona dymiło i obracało się w proch, który unosił wiatr. Niedługo potem po szczątkach nie został nawet ślad. Armia Światłości musiała mieć ich na oku. Niecałą godzinę po śmierci niedoszłego zabójcy Alerię i Turaliona otoczyła jasna poświata. Ich umysły przeniosły się na inną płaszczyznę egzystencji. Turalion wyczuwał obecność niezwykle potężnej istoty. Zdawało mu się, że wypływa z niej światłość. Alerii z podziwu zaparło dech w piersiach. Nigdy wcześniej nie było jej dane doświadczyć kojącej mocy świętości. Jemu zresztą też nie, a przynajmniej nie z taką siłą. Usłyszeli silny i spokojny głos Matki Światłości. Dzieci Azeroth, Aleria i Turalion. Jestem Xera. Cieszy mnie, że nic wam się nie stało i boleję nad tym, co musieliście wycierpieć. Odpowiedziała jej Aleria. Nie opłakuj nas. Ruszyliśmy na wojnę, aby ocalić Azeroth, nasz świat. Dlatego właśnie noszę żałobę. Byłam tam na początku, gdy życie śmiertelników zdawało się tylko odległym marzeniem. Myśl, że stworzeniom takim jak wy przyjdzie się mierzyć z tak straszliwym niebezpieczeństwem, przepełnia mnie bólem. Gdyby inni nie zawiedli, gdybym ja także nie zawiodła, nie musielibyście dźwigać tego brzemienia. Niesiemy je chętnie. Taka nasza powinność. Odparł Turalion. Ale co się tutaj stało? Ten demon powiedział, że los nas naznaczy. Jest w was nadzieja dla wszechświata. Turalion zaczął dostrzegać sylwetkę Xery. Jej postać zdawała się wyrzeźbiona z żywego, lśniącego kryształu, spajanego mocą światłości. Nigdy wcześniej nie widział podobnej istoty. A mimo to miał wrażenie, że znał ją od zawsze. Poprzez światłość rozumiał jej naturę, tak samo jak ona rozumiała jego. Lothraxion opowiedział nam, że wśród gwiazd trwa wojna, ale nie pojmuje, jak możemy w niej pomóc. Wojna toczy się od dawna. Płonący Legion wypaczył losy Wszechświata. Wszelkie stworzenie podąża teraz w wir zagłady. Szukaliśmy nadziei. Szukaliśmy jasnych świateł w wielkiej mrocznej otchłani. Na pustkowiu tysięcy martwych planet znaleźć można krainy, w których wciąż kwitnie życie. Azeroth! Szepnęła Aleria. Najjaśniejsze ze świateł. Właśnie ten blask sprowadził do was Legion dziesiątki tysięcy lat temu. Odwaga waszego ludu i arogancja demonów sprawiły, że Legion po raz pierwszy doznał porażki. Niestety uczy się na błędach. Orkowie z Drenoru byli pionkami w nowej grze. Walczyliście z nimi, a Legion wyciągnął z tego naukę. Nie wiem, skąd spadnie na Azeroth kolejny atak, ale na pewno nastąpi to wkrótce. W takim razie musimy wrócić na Azeroth. Zjednoczymy wszystkie narody i ruszymy na wojnę. Zapewniła Aleria. To nie wystarczy. Będzie musiało. Głos Matki Światłości przepełniony był smutkiem. Nie wystarczy. Legion jest już gotowy, aby rozpocząć płonącą krucjatę na waszym świecie. Potrzebuje jedynie drogi, a ta już prawie otworzyła mu horda. Pojawiła się wizja. Ork, czarnoksiężnik, zdeformowany i powykręcany, ucieka przed hordą. Turalion rozpoznał Gul'dana. Pycha doprowadziła go do zguby. Gdyby udało mu się zwyciężyć, wszystko byłoby stracone. Ile to już minęło czasu, odkąd horda uciekła z Azeroth? Ile lat na waszej planecie?
Niecałe 3. Odparł Turalion. Legion miał całe 10-lecia na przygotowanie nowych kierunków natarcia. Nie rozumiem. Prądy czasu płyną zawsze naprzód, ale siły wypaczonej otchłani są nieprzewidywalne. Patrzcie. Pojawiła się kolejna wizja. Aleria i Turalion ujrzeli wir na ogromnym oceanie. Wpadły weń dwa kawałki drewna. Jeden na krawędzi, gdzie woda płynęła spokojnie, a drugi bliżej środka. Ten na zewnątrz kołysał się leniwie i powoli. Ten bliżej środka wirował z ogromną prędkością, miotany spiętrzonymi falami. Szalała burza. Woda się pieniła, a chaos narastał. Turalion zaczynał rozumieć. Jeden ocean. Te same wody, lecz różne działanie tych samych sił. Azeroth poruszał się wolniej niż wzburzone obszary wszechświata. Płonący Legion miał dość czasu na przygotowanie się do wojny. Jego ofiarom już tego czasu brakuje. W waszym świecie roi się od jasnych świateł, ale nie są gotowe do walki. Wizja znowu się zmieniła. Ukazała się podziemna cela, w której zamknięty był samotny elf. Z jego twarzy bił chłód. Turalion wyczuł w jego duszy nienawiść i determinację. Pewnego dnia światłość oczyści jego strapione serce i ten elf stanie się naszym największym bohaterem. Zniszczy płonący Legion. Turalionowi zakręciło się w głowie od pytań. To dlaczego Legion boi się nas? Gdy opuściliście swój świat, przed waszym przeznaczeniem otworzyły się nowe możliwości. Po raz pierwszy od wieków pojawił się cień nadziei. Wasze światła wspólnie przemierzały kosmos. Wędrowaliście, aż dotarliście... Dotarliście do czegoś nowego. Do czegoś, czego nie powinnam zobaczyć. Do szmaragdowej gwiazdy. Pojawiła się tylko na chwilę. Błysnęła i znikła. Co to było? Nie wiem. Coś, co nasz wróg ukrywa od dawna. Sądzę, że gdy tam dotrzecie, dowiecie się, jak pokonać płonący Legion. Demony też o tym wiedzą i dlatego wysłały waszym śladem zabójcę. Aleria zaśmiała się cicho. To nie skończyło się dla niego dobrze. Już po nim. Ten demon nie jest martwy. Śmiem wątpić. Zniszczyliście tylko jego cielesną powłokę. Jego dusza odeszła do wypaczonej otchłani. Niedługo powróci do życia i znowu zajmie się przydzielonym mu zadaniem. Ten demon ma zgasić dwa ostatnie światła nadziei. Aleria wymamrotała cicho przekleństwo. Demon groził Aratorowi, a co gorsze, miał powrócić. Mamy syna. Wyznała. Wiem. Proszę was o straszliwą ofiarę. Nie rozumiesz. Gdybyśmy oboje tam zginęli, Arator zostałby sierotą. Ale i tak poszliśmy. Zajrzyj w me serce, a zrozumiesz. Widzę jedynie czystą, bezgraniczną miłość. Turalion chwycił mocno jej dłoń. Aleria odpowiedziała uściskiem. Zrobię wszystko, aby ochronić Aratora, mój lud oraz mój świat. Jeżeli wrogowie chcą go zniszczyć, nie spocznę, dopóki ich nie powstrzymam. Oddam za to życie. Mimo to jestem pewna, że ujrzę jeszcze mojego syna. Wiem to od chwili, gdy opuściłam Azeroth. Raduje mnie to. Nie znasz jeszcze światłości, a ona już do ciebie przemawia. Powinniśmy odszukać pozostałych sił przymierza. Jeżeli Legion boi się nas dwojga, ogarnie go przerażenie, gdy będzie nas więcej. Zauważył Turalion. Demony wiedzą, jaki spotka ich los. Pod waszą nieobecność na waszym świecie rozegra się wiele wojen, podobnie jak tutaj. Z czasem Azeroth będzie potrzebować pomocy. Rozmowa trwała jeszcze wiele godzin.
W końcu Aleria i Turalion podjęli decyzję. Straszliwą, nieodwołalną decyzję, ale konieczną. Wizje się rozmyły. Aleria i Turalion zostali sami w lesie na Drenorze. Nieopodal otwarła się szczelina, z której biło jaskrawe światło, padające na potrzaskany, zniszczony świat. Jeszcze zobaczymy naszego syna, powiedziała z przekonaniem Aleria. Z woli światłości. Razem wkroczyli w szczelinę. Po drugiej stronie czekało na nich wiele osób. Lotraxion uśmiechnął się szeroko na powitanie. Nad zebranymi unosiła się Ksera, niczym latarnia niosąca nadzieję światu, który desperacko jej potrzebował. Witajcie, Alerio i Turalionie. Witajcie w Armii Światłości. Część druga. Szmaragdowa gwiazda. Wystąp, Turalionie, synu Dorusa. Już czas. Turalion wszedł w snop światłości. Nie był sam. Aleria stanęła u jego boku. Światłość prowadzi swoje dzieci różnymi ścieżkami. Opowiedz nam, jak przywiodło tutaj ciebie. Urodziłem się w szlachetnym rodzie Lorderonu. Od dzieciństwa pobierałem nauki światłości. Potem zostałem kapłanem. Uzdrawiałem chorych i rannych. Kiedy jednak na mój świat przybyli najeźdźcy, chwyciłem za broń i wraz z Bractwem Srebrnej Dłoni nauczyłem się używać światłości na polu bitwy. I co zamierzasz uczynić? Przysięgam służyć światłości po kres swoich dni. I niechaj światłość ci błogosławi. Przygotuj się. Aleria ujęła Turaliona za ręce. Jego dłonie znalazły się na wierzchu, jej pod spodem. Stanęli naprzeciw siebie. Światłość opromieniła ich oboje. Zdenerwowany? Turalion uśmiechnął się na to pytanie. Tak. Cichy szmer przypomniał im o obecności Ksery. Wasze dawne życie przeminęło. Światłość stworzy wam nowe. Jestem gotowy, Ksero. Turaliona wypełniła światłość. Aleria czuła jego puls, spokojny, lecz silny. Mężczyzna mocniej ścisnął jej dłonie. Jego skóra pod dotykiem zrobiła się cieplejsza. Do zobaczenia po drugiej stronie, ukochany. Światłość wniknęła w niego, ale Turalion ani drgnął. Ciszę przerwały słowa Ksery. Ze światłości płynie mądrość. Światłość leczy rany. Dzięki światłości ujrzeć można swoje przeznaczenie. Turalion zamarł w nienaturalnym bezruchu. Alerii zaciążyły jego bezwładne dłonie. Wiedziała, że umysł ukochanego znalazł się w oceanie stworzenia. Co teraz widzi? Szepnęła do Ksery. Gdy się przebywa w światłości, widzi się swoją przeszłość, a potem przebłyski przyszłości. Oby przyniósł dobre wieści. Płonący Legion zmienił losy nas wszystkich, ale przeznaczenie raz zmienione można odwrócić. Dokona się to dzięki takim jak ty, Turalion i reszta Armii Światła, z woli światłości. Aleria wiedziała, że powrót Turaliona nie nastąpi szybko. Zamknęła oczy. Pozwoliła swobodnie płynąć myślom, szukając tego, co zawsze. Tym razem została nagrodzona. Jej umysł wypełnił obrazy, nie wizje. Nie były to bowiem przebłyski tego, co się stało i co może się wydarzyć. Domyślała się, że to, co widzi, dzieje się teraz. Przed nią rozciągało się miasto, zrujnowane po bitwach, które nie zdołały go zetrzeć z powierzchni ziemi. Wichrogród.
to na pewno był Wichrogród. Rozpoczęto już jego odbudowę. Dzień był jasny i słoneczny. Na drodze pod murami miasta zgromadzili się żołnierze, mieszczanie i szlachta, a przed nimi kilku dygnitarzy. Aleria dostrzegła sztandary Wichrogrodu, Lordaeronu i Kel'Thalas. Pod tą chorągwią stała Sylvanna, jej siostra. Alerii mocniej zabiło serce. Większość bierzy wiatrów zginęła podczas najazdu hordy. Sylvanna należała do nielicznych ocalałych. Wciąż nosiła insygnia przywódczyni. Była generałem tropicieli Srebrnej Luny. W piersi Alerii wezbrała duma. Na zewnątrz murów Wichrogrodu postawiono posągi. Łatwo było rozpoznać kamienne oblicza. Kurdran, Dziki Młot, Danat, Zguba Troli, arcymag Khadgar. Pośród nich była też podobizna Turaliona, a obok posąg Alerii. Przymierze uznało zapewne, że wszyscy, którzy pozostali w Drenorze, ponieśli niechybną śmierć. Aleria jednak wiedziała dzięki światłości, że wielu członków wyprawy przeżyło. Tylko jeszcze nie znaleźli drogi powrotnej na Azeroth. Jaźń Alerii przemknęła nad tłumem. Zgromadzeni patrzyli w niebo. Wśród nich dostrzegła elfy, wojowników, braci łowców, magów, przyjaciół. A także... O tak! Był tam chłopiec. Siedział na ramionach paladyna. Arator. Jej syn. Jeszcze taki drobny, taki mały. Miał kilka miesięcy, gdy Aleria wyruszyła na wojnę. Dla niego od tamtej pory minęło zaledwie kilka lat. Arator szeroko otworzył oczy i przekrzywił głowę. Spojrzał na twarz, której w ogóle nie pamiętał. Przemów do niego. Nie wiem, co powiedzieć. Poprzez światłość możesz przekazać więcej niż słowa. Aleria zrozumiała. Wróciła myślami do tych cudownych kilku miesięcy, gdy trzymała syna w ramionach. Zanurzyła się we wspomnieniach wypełnionych bezgraniczną miłością matki do dziecka. Poprzez światłość podzieliła się tym uczuciem z Aratorem. Widziała, jak chłopiec się rozgląda. Uśmiechnął się, a potem spojrzał na pomnik Alerii i wyciągnął rękę. Jak wtedy, gdy był jeszcze niemowlęciem i próbował dotknąć jej policzka. Radość, która wezbrała w sercu Alerii, zdawała się niemal bolesna. Arator nie zna mojej twarzy. A jednak będzie tu wracał raz po raz, aby cię znowu zobaczyć. I będzie wiedział, że go kochasz. Dziękuję, Xero. Podróż Turaliona dobiegała kresu. Zapłonęła w nim światłość. Otworzył oczy i one też rozbłysły. A potem uniósł głowę i głęboko odetchnął. Aleria wiedziała, że to koniec. Puls mężczyzny był niezwykle mocny. Każde uderzenie serca odbijało się potężnym echem. Witaj z powrotem. Jak się czujesz, Turalionie? Jakbym obudził się po raz pierwszy w życiu. Objął ją mocno. Widziałem Aratora. Wyrósł na paladyna. Patrzyliśmy na siebie pod szkarłatnym niebem i wypełniała mnie bezgraniczna duma. Miałaś rację, Alerio. Przeznaczone nam jest ujrzeć go ponownie. Aleria przytuliła się i poczuła jego łzy na policzku. Turalion nie wypuścił jej z ramion, gdy odezwał się do Xery. Widziałem szmaragdową gwiazdę. Ukaże się nam podczas wojny z płonącym legionem. W swoim czasie. Musimy być cierpliwi. A zatem podążamy ścieżką przeznaczenia. Dobrze się spisałeś, Turalionie. Pochwaliła Xera, a potem oznajmiła dobrą nowinę reszcie Armii Światłości. Turalion, dziecię Azeroth, człowiek z Lordaeronu, paladyn Srebrnej Dłoni, przekroczył granicę śmiertelności. Okazał się godny, aby zostać wiecznym obrońcą dzieła stworzenia. Światłość go wybrała. Zebrani podeszli, aby złożyć mu gratulacje i uściskać. Byli przecież towarzyszami broni. Walczyli razem i razem przelewali krew, a potem wspólnie opłakiwali swoich poległych. Jednak Turalion
nie stał się po prostu wojownikiem światłości, jak wielu z nich. Nosił światłość w sobie. Lotraxion podszedł do Turaliona i uścisnął mu dłoń, zwyczajem ludzi. Aleria uśmiechnęła się ukradkiem na ten widok. Lotraxion od wielu dni nalegał, żeby to z nim przećwiczyła. Posłał jej uśmiech. Jak mi poszło? Wspaniale. Na dworach Lorderonu zasłyniesz z dobrych manier. Wiem, że nadejdzie też twoja chwila, Alerio. Z woli światłości. Aleria wiedziała jednak, że szybko to nie nastąpi. Turalion pobierał nauki światłości od dziecka, a mimo to długo musiał czekać na ten zaszczyt. Nie przejęła się jednak. Dzisiaj światłość podarowała jej spokój. Nie musiała się już obawiać, że syna zobaczy ponownie dopiero po jego śmierci. Od ich odejścia na Azeroth upłynęło zaledwie parę lat. Dla Alerii i Turaliona minęło już ponad 40. Kiedy Armia Światłości przyjęła Alerię i Turaliona w swoje szeregi, ich nowym domem stał się Xenedar. Był to wspaniały statek, zbudowany przez największe i najświetlejsze umysły. Można było się na nim przemieszczać przez wypaczoną otchłań i przetrwać nawet najdłuższe podróże. Stanowił też największe schronienie dla sił światłości, a przy tym jako jedyny nadawał się do walki z płonącym Legionem. Aleria i Turalion wkrótce potem zaczęli brać udział w wypadach na twierdze Legionu. Wcześniej jednak nauczyli się żyć w wypaczonej otchłani. Musieli przywyknąć, że czas płynie tutaj inaczej i bardziej chaotycznie. Gdy na Azeroth mijał tydzień, dla Alerii i Turaliona mógł to być miesiąc. Albo 10 lub więcej. Lata zlewały się i rozmywały w chaosie. Jednak świadomość, że nie można sobie pozwolić na bezczynność, pomagała się skupić. Turalion dołączył do Rady Egzarchów, aby nauczyć się strategii walki. Po paru latach zaczął pracować z kowalami, aby stworzyć nowy rodzaj broni. Miecz wypełniony mocą świętości. Osiągnięcie mistrzostwa we władaniu tą bronią wymagało od niego nieustannych ćwiczeń. Aleria skupiła się na własnym szkoleniu. Zaczęła zgłębiać działania wojenne przy użyciu świętej mocy. W ciągu 2 lat, przynajmniej z perspektywy Alerii i Turaliona, nauczyła się oplatać światłością swoje strzały. Mogłaby zupełnie zrezygnować z łuku, ale używanie Tazdora, rodowego dziedzictwa, do walki z siłami zła sprawiało jej radość. Lotraxion podzielał jej uczucia. Wszyscy wyruszają na wojnę z bagażem przeszłości, lecz nie każdy może go użyć jako broni, powtarzał. Był nad Rezimem, a jego lud dawno temu trafił pod jarzmo Legionu. Dla Alerii stał się przyjacielem i niezastąpionym źródłem wiedzy. Zanim dostąpił oczyszczenia w światłości, przez 1000 lat walczył u boku demonów. Dzięki temu wiedział, jak myślą, jak działają i czego się boją. Płonący Legion nie lęka się światła, powiedział kiedyś. Aleria pokręciła głową. Cóż za arogancja. Cergeras wierzy, że pokonał światło. W uśmiechu Lotraxiona nie było radości. Jednak tak naprawdę pragnie tylko zniszczyć cień. Dawno temu był to mój obowiązek. Polowałem dla Legionu na stworzenia pustki. Bardzo niebezpieczne zajęcie. Niedługo potem Aleria przekonała się na własnej skórze, co miał na myśli. Prawie 50 lat po opuszczeniu Drenoru z Armią Światła dotarła na mały świat, więzienie Legionu. Wszystkie demony, które się tam znajdowały, były martwe. Całkowicie martwe. Zostały zaciągnięte do wypaczonej otchłani i zaszlachtowane. Tylko tak można było złożyć nieśmiertelną duszę demona na wieczny spoczynek. Nie oszczędzono nawet więźniów. To robota cienia. Bądź ostrożna, Alerio. Żołnierze światłości sprawdzili, czy ktoś ocalał. Gdy Aleria przeszukiwała rzędy zbryzganych krwią cel, znikąd pojawił się żywy awatar cienia. Bezcielesną dłonią chwycił ją za gardło, a potem cisnął w umysł zabójczą czarną magię. W okamgnieniu Aleria przywołała światłość i skierowała ją na przeciwnika. Jednak przez tę chwilę poczuła dotknięcie cienia, a jej umysł został przeniesiony gdzie indziej. Błysk. Kroczyła po powierzchni innego świata.
zamieszkiwały go demony. Znała tę planetę tylko ze słyszenia. Nazywała się Argus. Błysk. Stała przed szmaragdową gwiazdą, a na policzkach czuła straszliwe gorąco. Gwiazda sięgała do Alerii i błagała o pomoc. Błysk. Schodziła z urwiska w bezdenny mrok, a z twarzy nie znikał jej uśmiech. Czuła tylko spokój. Chwila minęła i światłość zmiażdżyła, a potem zniszczyła przeciwnika. Aleria, dysząc, osunęła się na kolana. Turalion pośpieszył jej z pomocą. Posłał w nią światłość, która ukoiła ból. Alerio, co się stało? Aleria wstała i zmusiła się do ironicznego uśmiechu. Ostrzegano mnie, żeby zachować ostrożność. Powinnam była posłuchać. Nie powiedziała, co zobaczyła. Nie wiedziała jak, ponieważ sama niewiele rozumiała. Z pewnością nie były to święte wizje, choć wydawały się tak samo realne jak te zsyłane przez światłość. W duszy Alerii światłość zderzyła się z cieniem i udało się jej dostrzec coś prawdziwego. Nie umiała tego wyjaśnić. Przez następne tygodnie wypytywała Lotraxiona o cień. Kiedy Natrezin opowiadał o stworzeniach, na które polował, jego głos brzmiał ponuro. Poznałem niewolę Legionu. Była miłosierdziem w porównaniu do tego, co znosiły te pomioty pustki. A spaczone stwory, te, które niegdyś zaznały wolności, niech światłość się nad nimi zlituje. Cień raz wpuszczony do serca sprowadza szaleństwo. Aleria nie była zaskoczona. Co za szkoda. A gdyby istniał ktoś, kto potrafi znieść spaczenie pustki? W walce z Legionem byłby potężnym sprzymierzeńcem. Lotraxion popatrzył na nią w zamyśleniu. Nie radziłbym mówić tego Xerze. I wątpię, czy zdołałabyś znaleźć wiele takich stworzeń. Moc cienia budzi niezaspokojone pragnienie władania coraz większą mocą. To pułapka. Pragnie się coraz więcej i więcej, aż przekroczy się granice. Gdy tylko użyjesz mocy cienia, staniesz się jego niewolnicą. Prawie zawsze tak się to kończy. Prawie? Znałem jednego. Lotraxion musiał wytężyć pamięć. Wędrowiec pustki, tak go nazywano. Był potężnym mistrzem cienia, a jednak wolnym od jego wpływów, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Płonący Legion stracił rzeszę swoich żołnierzy, gdy próbował go pojmać. Sam Omar wtedy nie zginąłem. Cieszę się, że cię nie zabił. Ależ zabił. Jednak wcześniej wyciągnął mnie z wypaczonej otchłani. Lotraxion roześmiał się na to wspomnienie. Ponoć ujrzał moje wyjątkowe przeznaczenie i zapragnął, żebym się odrodził. Wędrowiec pustki. Aleria postanowiła zapamiętać to imię. Nie powstrzymała się jednak od kolejnych pytań. Ile razy zginąłeś dla Legionu? Przestałem liczyć. Odparł z uśmiechem. Gdy ulatywała ze mnie dusza, było całkiem przyjemnie. Ale potem wracałem na Argus, a tu czekała mnie tylko kara za wszystkie porażki. Wtedy nie było już to takie przyjemne. Aleria zastanowiła się nad wszystkim, co powiedział. Może istniał nowy sposób na walkę z Legionem? Po radę zwróciła się do Xery. Chcę odszukać wędrowca pustki oraz innych jemu podobnych. Przecież tak samo jak my pragną upadku Legionu. Spodziewała się sprzeciwu, ale nie była przygotowana na ultimatum. Zrozum to dobrze, Alerio, bierze wiatr. Światłość nie paktuje z pustką. Nie zawiera sojuszy z cieniem. Pustka pragnie tylko zniszczyć albo zniewolić każdą duszę tego wszechświata. Chce wszystko pochłonąć. Aleria wzdrygnęła się na zimną odrazę Xery. Wiem, że to niebezpieczne, ale jestem łowczynią. Staram się myśleć jak moja zwierzyna. Dzisiaj walczymy z Legionem, ale może nadejdzie dzień, gdy ruszymy na wojnę z pustką. I wtedy warto by było wiedzieć, jak myślą jej stwory. Ta wojna już się rozpoczęła i trwa od zarania dziejów. Zapamiętaj, Alerio. Jeżeli będziesz szukać kontaktu z pustką, przekreślisz swoje przeznaczenie. Stracisz Turaliona i Aratora. Utracisz srebrzystą lunę, Azeroth i wszystko, co drogie twemu sercu. Światłość
i cień nie mogą istnieć razem. Nauczyłaś się już, jak walczyć z pustką. I tyle powinno ci wystarczyć. Rozumiem, Ksero. Naaru wyraziła się bardzo jasno, ale Aleria nie mogła odrzucić tego, co zobaczyła. Zamierzała wybrać się na Argusa i przyjrzeć się szmaragdowej gwieździe, a potem wkroczyć w mrok. Tamte wizje były jak przebłyski przeznaczenia, chociaż zrodził je cień. Aleria nie mogła ich zapomnieć. Wierzyła nadal, że zobaczy jeszcze Aratora i była pewna, że płonący legion zostanie pokonany. Oby światłość w przyszłych latach zapewniła jej większą jasność widzenia. Jednak stulecia mijały i nic się nie zmieniało. Aleria walczyła na wyprawach i zabijała, lecz nie dowiedziała się niczego więcej. Aż wreszcie czekanie dobiegło końca. Płonący legion zaatakował pozostałości Drenoru. Świat nazywany obecnie Rubieżą. Siły Azeroth ustawiły ostatnią linię rozpaczliwego oporu na Półwyspie Piekielnego Ognia, zaledwie o krok od Mrocznego Portalu. W wypaczonej otchłani Aleria i Turalion przeżyli już ponad 500 stuleci. Na Azeroth od zakończenia II wojny minęło najwyżej 20 lat. Bohaterów nowego pokolenia czekało kolejne wielkie starcie. Jednak dla Alerii była to okazja. Poprosiła Turaliona i Xerę o rozmowę sam na sam. Raniło ją, że musi ich okłamać, zwłaszcza ukochanego, ale wiedziała, że tych dwoje nie dałoby się przekonać do prawdy. Latami wracały do mnie sny. Były niejasne, ale widziałam, jak wędruję po Argusie. I właśnie tam ujrzałam szmaragdową gwiazdę. Niepewnie rozłożyła ręce. Sądziłam, że sny mnie zwodzą. Wszak Argus jest zbyt silnie broniony, a raczej był. Turalion zrozumiał od razu. Demony walczą na rubieży. Jeszcze nigdy Argus nie był tak bezbronny. Aleria spodziewała się, że Xera zaprotestuje, ale tak się nie stało. Widziałam to jeszcze zanim się do nas przyłączyliście. Dwa jasne światła z Azeroth, które razem odnajdą szmaragdową gwiazdę. Aleria wzdrygnęła się w duchu. Nie tego chciała. Powinnam iść sama. W pojedynkę łatwiej będzie się wślizgnąć na Argusa niepostrzeżenie. Turalion tylko się uśmiechnął. Myślisz, że nie dotrzymam ci kroku? Ranisz mnie. Nie widziałam nic pewnego, Turalionie. Nie ma sensu narażać jeszcze ciebie. Nie opieraj się swojemu przeznaczeniu, Alerio. Nie potrafię przewidzieć, co się stanie, gdy tam dotrzecie, ale wiem, że będziesz wciąż walczyć z Legionem. Ruszajcie razem. Nie umrzecie na Argusie. Po tych słowach dalsze dyskusje nie miały sensu. Aleria i Turalion zanurzyli się w wypaczonej otchłani. Opuścili Xenedar w małej, cylindrycznej kapsule podtrzymywanej przez światłość. Do celu zbliżali się ukradkiem i powoli. Podróż na Argusa trwała długo, a tylko przy pomocy kapsuły mogli stamtąd wrócić. Podczas podróży Aleria wyznała Turalionowi prawdę, choć nie całą. To nie światłość zesłała mi wizję. Właśnie dlatego chciałam wyruszyć samotnie. Turalion niezbyt się tym przejął. Nieważne, skąd się wzięły te wizje. Ksera wierzy, że są prawdziwe. Mnie to wystarczy. We wszechświecie działa wiele sił. Skoro chcą wesprzeć światłość, aby pokonać Legion, nie zamierzam im przeszkadzać. Ksera by się sprzeciwiła. Turalion uśmiechnął się lekko. Ufam jej mądrości, ale wierzę w twój instynkt. Przemierzali wypaczoną otchłań. Aleria miała tylko nadzieję, że ukochany nie ucierpi, jeśli się okaże, że popełniła błąd. Armia Światła od dawna znała położenie Argusa. Był to świat całkowicie zanurzony w wypaczonej otchłani, dlatego dotarcie tam nie sprawiało trudności. Jednak zejście na powierzchnię wcale nie należało do łatwych. Pierwotna forteca płonącego Legionu miała niesamowicie silną obronę. Musiało tak być, nawet gdy Legion atakował Rubież. Tilieden nie zostawiłby swojej siedziby bez zabezpieczenia. Jednak teraz w obronie mogły pojawić się luki, słabiej strzeżone zakamarki. Podróż nareszcie dobiegła końca i Aleria z Turalionem przyczaili się w chaosie wypaczonej otchłani. Czekali
i wypatrywali okazji. W niektórych miejscach na Argusie błyskały światła, w innych panowała nieprzenikniona ciemność i cisza. Turalion skierował kapsułę na płaskowyż, z dala od wszystkiego, co mogło mieć znaczenie. Opadli na skalne, osmalone podłoże w cuchnących oparach siarki. Nic nie mogłoby tutaj przeżyć. Kiedy płonący legion przejął panowanie nad tym światem, demony odarły powierzchnię do nagiej skały. Turalion przyjrzał się temu ponuro. Nie spodziewałem się, że światłość opuściła choć jeden świat. Witaj na Argusie. Skrzywiła się Aleria. Turalion wskazał w górę. Skraj wysokiego urwiska ledwie majaczył na tle nieba. Jednak w dole, nad dnie wąwozu, migotały światła. Wygląda to obiecująco. Aleria obejrzała się na transportowiec. Tylko na nim mogli otworzyć szczelinę wiodącą z powrotem do Xenedara. To nasz jedyny ratunek. Zapamiętaj drogę, gdybyśmy musieli odlecieć stąd w pośpiechu. Poruszali się szybko i bezszelestnie. Gdyby Legion wykrył ich obecność, nie mieliby szans na ucieczkę. Ale poszarpany, skalisty teren zapewniał doskonałą osłonę. Pełno tu było załomów i jaskiń, które pozwalały łatwo się ukryć przed sporadycznymi patrolami Legionu. Aleria szła parę kroków przed Turalionem i wypatrywała pułapek wroga. W połowie drogi do wąwozu zatrzymała się i pochyliła nad ziemią. Ktoś szedł tędy niedawno. Turalion w milczeniu dobył miecza. Aleria spojrzała na niego beznamiętnie. To nie był patrol, mój drogi. To ktoś inny. Wskazała na pobliską ścianę urwiska. Na poczerniałej skale widać było zadrapania. Obok czerniła się kubka świeżego popiołu. Aleria przyklękła. Był jeszcze ciepły. Ognisko. Ślady od narzędzi. Ktoś tutaj mieszka. Turalion wzruszył ramionami. Choć to nie do wiary, może nawet na Argusie znajdziemy sprzymierzeńców. Aleria nie podzielała jego nadziei. Ci, co mieszkają pod nosem Legionu, na pewno umieją się ukrywać. I mają paranoję. Nie wydaje mi się, żeby się przed nami ujawnili. Chociaż... Przyjrzała się uważniej skalnej ścianie. Nie wychodziliby, bo to samobójstwo. Ale potrzebowaliby przejścia do... Aha, tu jest. Trzask. Znalazła to, czego szukała. Wystający odłamek ustąpił pod naciskiem dłoni. Niewielka część ściany rozsunęła się jak drzwi i ukazał się wąski tunel. Aleria uśmiechnęła się z satysfakcją. Ktoś tu mieszka. A tędy wędruje niewidoczny dla Legionu. Turalion jako pierwszy wkroczył w kręty korytarz, przyświecając sobie tylko niewielkim światłem. Przez wiele godzin on i Aleria słyszeli tylko świst własnych oddechów. Za każdym razem, gdy docierali do rozwidlenia, wybierali odnogę wiodącą w stronę wąwozu. Po tak długim pobycie w wypaczonej otchłani nauczyli się orientować w terenie bez pomocy słońca, gwiazd czy charakterystycznych punktów krajobrazu. Aleria ogarnął niepokój. W umyśle poczuła jakby trzepotanie. Zerknęła na Turaliona, skinął głową. On też to poczuł. Niedługo potem korytarz wypełniła migotliwa zielona poświata, a w skalnych ścianach zaczął rezonować monotonny, denerwujący pomruk. Turalion wreszcie dostrzegł przejście. Tunel wyraźnie się tam rozszerzał. Aleria uznała, że formacja nie powstała naturalnie. Ci, którzy tu mieszkali, musieli wykuć poszarpany otwór w skale, aby szpiegować poczynania Legionu. Może jednak na Argusie działał jakiś ruch oporu? Turalion wychylił się ostrożnie i wyjrzał. Aleria dołączyła do niego bez wahania. Co to jest? Nie wiem, Alerio. Światłość raczy wiedzieć. Aleria uniosła wzrok. Przed nią roztaczał się widok na wąwóz. W ogromnych, piekielnych rozdarciach podłoża kłębił się dym i para, choć wokół panował przenikliwy chłód. Z głębi dobiegał łoskot. Uderzenia młotów mieszały się z hukiem czarnej magii i tupotem stóp. Oboje widzieli fortece na powierzchni Argusa, ale były to zapewne tylko posterunki. Prawdziwa siła płonącego Legionu powstawała właśnie tutaj. Wokół znajdowały się kuźnie, magazyny, baraki demonów i mnóstwo innych budynków, dołów oraz machin. Ciągnęły się nie tylko pod dnie wąwozu, ale także wspinały po jego ścianach. Niepokój Alerii narastał. Trzepotanie w jej umyśle stało się niemal bolesne.
Dłoń Turaliona w pancernej rękawicy zacisnęła się na krawędzi otworu. Dochodzi stamtąd. Wskazał na mroczniejszy zakamarek wąwozu tuż obok machin oblężniczych. Wśród cieni majaczyły puste budowle. Wyglądały inaczej niż reszta. Aleria nie od razu zrozumiała, co ma przed oczyma. Przez stulecia wojny zdążyła się napatrzyć na twierdzę Legionu, lecz te budynki ani trochę ich nie przypominały. Dlaczego więc wydawały się tak znajome? Wyglądały podobnie jak prastare ruiny na Azeroth, które powstały o wiele wcześniej niż pierwsze osady elfów wysokiego rodu. Skąd się wzięły budowle tytanów na Argusie? I co skrywały w swoim wnętrzu? Ta myśl chyba przyciągnęła uwagę. Intruz w umyśle Alerii przestał się szamotać. Uspokoił się. Zauważył ją. Aleria poczuła straszliwe gorąco. W umyśle ujrzała ogień i migotliwą kulę dzikiej mocy, uwięzioną i szarpiącą się w pętach spaczenia. Była szmaragdowa. Kula znieruchomiała. Rozejrzała się, jakby zaczęła nasłuchiwać. I dostrzegła Alerię. Wrzasnęła. Umysł Alerii zalała panika i zgroza. Przerażenie ogarnęło kobietę tak nagle, że zemdlała. Alerio! Turalion odciągnął ją od otworu. Co się stało? Ten strach nie był jej. Nie zrodził się w sercu Alerii. Dlatego bez trudu go zdusiła. Ona jest żywa, Turalionie. Światłość, to żyje! Turalion spojrzał na nią bez zrozumienia. Wtedy jednak obcy zwrócił na niego swój wzrok i mężczyzna drgnął, a potem osunął się na ziemię i jęknął. Z trudem zachował przytomność. Aleria zmusiła się do sprawdzenia, kto wdzierał się do ich umysłów. W głębi Argusa skrywało się stworzenie o zdumiewającej mocy. Było uwięzione w zielonym ogniu spaczenia. Nie! Wyszeptała. To nie może być szmaragdowa gwiazda. Na światłość. Turalion westchnął ze zdumieniem. Nieznane stworzenie znowu wrzasnęło. Siła tego krzyku wywoływała dreszcze. Aleria usłyszała harmider na dnie wąwozu. Ruch, marsz. Demony zaczynały się budzić. Legion wie, że coś jest nie tak. Ostrzegła. Obcy szarpnął pęta, a przez Argusa przetoczył się wstrząs. Nieznane stworzenie nie mogło się uwolnić. Pozostał mu tylko krzyk. Tym razem jednak obcy przez krzyk próbował nawiązać nić porozumienia. Aleria wyczuła, że pod warstwą jego emocji kryje się coś więcej. W niekontrolowanym wybuchu stworzenie przesłało jej wspomnienia swojego życia. Moc tajemna spaczenia wniknęła w umysł Alerii i przeniosła jej jaźń gdzie indziej. Istota była o wiele potężniejsza od zwykłych słup cienia. Aleria ujrzała przebłyski przeznaczenia. Doświadczyła przeszłości sięgającej do zarania dziejów wszechświata. Błysk. Energia przemierzała kosmos. Błysk. Natrafiła na ciepło w pobliżu gwiazdy. Stworzyła tam świat, aby chronił ją, gdy będzie się rozwijać. Błysk. Na świecie powstało życie. Pokolenia rodziły się i umierały. Błysk. Energetyczna istota została zdradzona i uwięziona przez nieznaną potęgę. Błysk. O, jakże to bolało. Istota znajdowała ukojenie tylko we śnie. Błysk. Nieznana potęga niewoliła światy. Popieliła je. Używała mocy spętanej istoty do odradzania upadłych dusz. A to tak bardzo bolało. Błysk. Znalazła inny byt. O wiele silniejszy. Jego też chciała zniewolić, ponieważ wtedy stałaby się niepokonana. Błysk. Byt posłał w kosmos wołanie o pomoc. Dwoje dzieci odpowiedziało na to wezwanie. Dwa jasne światła. Błysk. Dwa światła z Azeroth. Ze świata, który był tak podobny do Argusa. Aleria uwolniła się od wpływu mocy. Leżała na boku, a Turalion nią potrząsał. Obudź się, Alerio! Musimy uciekać!
Chwyciła go za ramię i wydusiła. Widziałeś to? Co? Nic nie widział. Dlaczego nic nie widział? Dlaczego tylko Aleria doznawała tych wizji? Argus ma duszę. Ten świat ma duszę, tak jak Azeroth. A Legion chce je spętać. Oboje popatrzyli na siebie ze zdumieniem. Turalion zawahał się, ale tylko na chwilę. Psera będzie wiedziała, co zrobić. Zamknął oczy i spróbował przekazać swoje słowa do duszy Argusa. Sami nie zdołamy cię uwolnić, ale wrócimy. Zakończymy twoją udrękę. Przysięgam na światłość. Aleria zatoczyła się w głąb korytarza. Skrzeczenie demonów odbijało się od ścian. Legion wykrył obecność intruzów. Nie wiedział tylko, gdzie się znajdują. Kobieta szarpnęła za pancerz Turaliona. Jeśli mamy stąd uciec, to teraz albo nigdy. Pobiegli tą samą drogą, którą tutaj dotarli. Legion na pewno przeszuka każdy zakamarek Argusa, aby sprawdzić, co tak wstrząsnęło duszą tego świata. A jeżeli demony odkryją i zniszczą kapsułę, odetną Alerii i Turalionowi możliwość ucieczki. Po wielu godzinach udało im się wydostać na otwartą przestrzeń. Wokół nie widać było demonów i Aleria poczuła przypływ nadziei. Może nie było jeszcze za późno. Bez słowa wraz z Turalionem zerwali się do biegu. Okrążyli wzniesienie. Ich kapsuła stała tam, na płaskowyżu, zaledwie kilkaset kroków dalej. Równie dobrze mogłaby się znajdować na innym świecie. Stanowiła jedyny środek transportu z Argusa, a Legion odnalazł ją i otoczył. Demonów było mnóstwo, o wiele za dużo. Aleria i Turalion natarli bez wahania. Nie mieli wyboru, ani nadziei. Było to szalone, ale zyskali element zaskoczenia i zdołali się przebić przez pierwsze szeregi demonów. Na niewiele się to zdało. Każda wypuszczona strzała, każde cięcie miecza kładło demona. Na niewiele się to zdało. Aleria uderzyła łukiem i powaliła dziesiątki wrogów jednym cięciem świętej mocy. Jednak i to nie wystarczyło. Nie pozwólmy się pojmać! Turalion warknął zajadle. Żywcem nas nie wezmą! Na pewno! Turalion uchylił się w lewo, a Aleria zastrzeliła demona, który omal nie rozpłatał czaszki jej towarzyszowi. Kolejne dwie strzały zabiły czterech przeciwników. Jednak i to nie wystarczyło. Oboje wiedzieli, że lepiej umrzeć, niż trafić do niewoli. Gdyby zginęli, Legion nie zdołałby odnaleźć Ksenedara. Sprzymierzeńcy Światłości pozostaliby bezpieczni. Armia Światłości nic by jednak nie zyskała na śmierci Alerii i Turaliona. Czyżby przeznaczenie przywiodło ich do zguby? Nie umrzecie na Argusie. Psera była tego tak pewna i tak bardzo się myliła. Przebijali się powoli. Wokół padały demony. Aleria dostrzegła zbliżający się krąg Eredarów. Wokół ich dłoni splatały się w łańcuch spirale magii spaczenia. Zamierzali pojmać nieprzyjaciół żywcem i nie dopuścić do ich śmierci. Mimo to Aleria walczyła, choć na niewiele się to zdało. Nie potrafię przewidzieć, co się stanie, gdy tam dotrzecie. Ksera nie widziała tej ścieżki przeznaczenia. Dlaczego? Czemu tego nie widziała? I dlaczego Turalion nie zobaczył wizji zesłanej przez duszę tego świata? Dlaczego? Na umysł Alerii opadł spokój. Odpowiedź nadeszła nie z krzykiem, lecz szeptem. Wypowiedziana przez głos, którego wcześniej nie słyszała. Bo nie są wolni. Turalion nosił w sobie światłość, Aleria nie. Jeszcze nie. I nigdy nie. Wiedziała, że nigdy nie wypełni jej światłość. W starciu nastąpił impas. Aleria i Turalion nie mogli posuwać się naprzód, ani cofnąć choćby o krok. Koniec był blisko. Światłość nie mogła ich ocalić. Wkrótce zobaczę mego syna. Szepnęła Aleria. Była tego całkowicie pewna. Nawet w sytuacji, która wydawała się niewyobrażalna. Wiedziała, skąd dochodził ten nieznany głos. Wiedziała, czego chciał. I wiedziała, że tylko ten głos może ich ocalić. Po raz ostatni powaliła wroga, używając światłości. A potem ją wypuściła i sięgnęła do pustki.
poczuła przypływ mrocznej mocy. Nie potrafiła nią władać, ale nie miało to żadnego znaczenia. Inna siła, daleko stąd, zrobiła to za nią. Inna siła, daleko stąd, chciała, aby Aleria przeżyła. Obcy, obłędny szept wypełniał jej myśli. Tuż obok w powietrzu otworzył się poszarpany portal, mroczny jak najciemniejsze zakamarki wszechświata. Turalion obrócił się wstrząśnięty, gdy ujrzał to przejście. Alerio! Sposób, w jaki to powiedział, złamał jej serce. Z krzykiem rozpaczy Aleria objęła Turaliona za szyję i pociągnęła przez portal. Mężczyzna szarpnął się z bólu, gdy znalazł się w bramie. Światłość i cień nie potrafią istnieć razem. Aleria czuła puls Turaliona. Przejście przez portal pustki nie odebrało mu życia. Brama się zamknęła. Aleria ciężko dysząc opadła na kolana. Była wyczerpana. Odniosła oczy na wirujący, migotliwy chaos wypaczonej otchłani. Wraz z Turalionem spoczywała na kawałku skały unoszącej się w nicości. Ledwie się mieścili na tym kamieniu. Aleria odepchnęła cień, a w jej umyśle ucichł szept obłędu. Turalion bezwładnie leżał na plecach. Jęknął. Aleria popatrzyła na niego z bólem. Cierpienie ściskało jej duszę nie tylko z powodu tego, co zrobiła, lecz i tego, co jeszcze zamierzała zrobić. Jesteśmy bezpieczni. Z dala od Argusa. Turalion podniósł się powoli. Rozejrzał się po chaosie otchłani, a potem nie pozostało mu już nic innego, jak tylko spojrzeć na Alerię. Co? Co zrobiłaś? Nie odpowiedziała. Nie mogła się zdobyć na kolejne kłamstwo. Alerio! Wyciągnął rękę, ale ukochana się cofnęła. Alerio, proszę. Dlaczego? Dlaczego? Jej odpowiedź była spokojna. Zadawałam sobie to samo pytanie. Dlaczego? I wreszcie zrozumiałam. Naszym przeznaczeniem nie było zginąć na Argusie. Nie dziś. Nawet Ksera o tym wiedziała. Ale nie przewidziała, w jaki sposób zdołamy uciec. Nie mogła zobaczyć, że uratował nas cień. Prędzej zginę, niż poddam się złu. Wiem. A jednak moje przeznaczenie nie uległo zmianie. Znowu ujrzymy naszego syna. I pokonamy Legion. Aleria. W głosie Turaliona zabrzmiało przerażenie. Jeszcze można to odwrócić. Poproś o przebaczenie. Wyrzeknij się cienia. Ksera na pewno ci pomoże. Nic nie zrozumiał. Aleria nie mogła go winić. Sama ledwie pojmowała swój czyn. Przeznaczone mi było kroczyć ścieżką światłości przez jakiś czas. Teraz jednak muszę się nauczyć, jak podążać nową drogą. Szkoda, że nie umiała dostrzec końca tej wędrówki. Turalion pochylił się i chwycił ją za ręce. To nie jest dobre. Gdy ich dłonie się zetknęły, Alerię przeszył ból. Cofnęła się, tak samo jak Turalion. Światłość i cień nie mogą istnieć razem. Mężczyzna z niedowierzaniem spojrzał na swoje ręce. Znajdź drogę na Ksenedara. Wciąż jesteś potrzebny Armii Światłości. Obok Alerii otworzył się kolejny portal. Poszarpany i czarny jak poprzedni. Wiedz jednak, że nie jesteśmy wrogami. Ani teraz, ani nigdy. Uwierz mi, Turalionie. Proszę, uwierz mi. Alerio, zaczekaj. Do zobaczenia po drugiej stronie, ukochany. Chciałaby zostać. Pragnęła Turaliona. Odrzucić cień i powrócić do światłości. Wiedziała jednak, że w ten sposób nie zdoła ochronić Azeroth. Jeżeli przeznaczony był jej upadek w mrok, musiała się nauczyć, jak to znieść. A gdyby się nie udało, lepiej, żeby znalazła się jak najdalej od ludzi, których kochała. Dla ich własnego dobra. Aleria wkroczyła do portalu. Ostatni raz popatrzyła na Turaliona. Mężczyzna wyciągnął ręce. Łzy popłynęły mu po policzkach. Miał wyraz twarzy kogoś, kto widzi, jak ukochana osoba popełnia samobójstwo. Aleria nie była pewna, czy właśnie tak się nie stało.
Część trzecia. Światłość i cień. Alerio, rozumiem istotę twojej propozycji, ale czy ty także ją pojmujesz? Aleria nawet nie mrugnęła. To ważne? Nie dla mnie. Aleria wiedziała, na co się godzi, ale co do ceny, jaką mogła kiedyś za to zapłacić. Cóż, to była kwestia na przyszłość. Aby zniszczyć płonący Legion, musiała najpierw uciec z jego niewoli. Jej plan nie przewidywał, że zostanie pojmana, ale okoliczności zmusiły ją do improwizacji. Zresztą to właśnie dzięki temu znalazła się bliżej celu. Po 5 stuleciach poszukiwań zdobycz była wreszcie w zasięgu ręki. Musimy przejść do działania. Czuję, że wyczerpałam cierpliwość demonów. Bądź gotów, wędrowcze pustki. Z unoszącej się nad nią klatki dobiegł śmiech. Jestem tu dużo dłużej od ciebie, Aleria. Co jak co, ale do ucieczki namawiać mnie nie trzeba. To dobrze. Aleria od dawna obserwowała śledczych Legionu. Nadal nie mogli jej złamać i z tego powodu wyraźnie rosła ich frustracja. Czasu pozostało niewiele. Bez walki się nie obejdzie. W klatce z drugą istotą zaczęło pulsować fioletowe światło. Chyba już pora na naszą pierwszą lekcję. Technika niezbyt skomplikowana, ale przydatna w walce. Słuchaj uważnie. Aleria zamknęła oczy i otworzyła umysł. Ostrzeżenia Ksery odbijały się echem w jej pamięci. Zignorowała je. Już dawno zdecydowała się kroczyć tą ścieżką. Miała tylko nadzieję, że podoła. W walkach na Argusie nastąpiła przerwa. Wiadomo było jednak, że długo to nie potrwa. Wysoki egzarcha Turalion stanął przed szeregiem podkomendnych. Bądźcie gotowi, by się wycofać, gdy nadejdzie pierwsza fala. Trzeba ich wciągnąć jak najgłębiej. Gdy mijał Lotraxiona, Natrezim zapytał. Damy im wystarczająco dużo czasu? Turalion milczał, co wystarczyło za odpowiedź. Trudno. Przynajmniej zranimy dumę Legionu. W korytarzach niósł się coraz głośniejszy łoskot, dudnienie ciężkich kroków i szczęk oręża. Turalion zacisnął dłoń na rękojeści miecza. O światłości, jakże pragnął mieć teraz u swego boku Alerię. Nadchodzą! Przez niewielkie wejście zaczęły się przeciskać demony, dowodzone przez 3 upiornych władców. Lotraxion roześmiał się na ich widok. Ostrza uderzyły o ostrza. Dobrze znowu was widzieć, bracia. Światłość i spaczenie zawirowały w upiornym tańcu. Walczyli w wąskim korytarzu. Póki co, siły światłości odpierały przeciwnika, mimo że dysponował przewagą liczebną. Gdy jeden z demonów sforsował obronę, padł szybko pod mieczem Turaliona. Egzarcha obejrzał się niecierpliwie. Za jego plecami artefaktorzy pracowali zawzięcie przy konstruktach szczeliny w komnacie głównej. Skończyliście! Zawołał. Odkrzyknął nerwowo jeden z paladynów. Nie mamy czasu. Wycofać się i otworzyć szczelinę. Turalion odwrócił się do swej armii i podniósł głos. Jego żołnierze zaczęli się karnie wycofywać i sprawnie likwidować rozproszone demony, na tyle głupie, by w pojedynkę rzucić się na szeregi światłości. Oddziały Turaliona korytarzem dostały się do przestronnej, wysokiej sali, w której płonący Legion przechowywał szczelinowe zapory. Po stuleciach wrogowi udało się wreszcie znaleźć sposób na powstrzymanie wypadów Armii Światłości. Uniemożliwiał jej po prostu otwieranie szczelin na Argusa. Obecny atak był desperacką próbą zmiany takiego stanu rzeczy. Nikt w armii Turaliona nie wiedział, jak działają zapory, ani jak je niszczyć. Mimo to postanowili zaryzykować i poszukać rozwiązania. Gdyby się udało, znów uzyskaliby dostęp do Argusa. Mogliby opanować planetę z jej duszą i zasiać panikę w szeregach płonącego Legionu. A może nawet zmusić go do przerwania inwazji na Azeroth. Niestety zawiedli. I teraz ścigały ich wszystkie demony z Argusa. Lotraxion miał rację. Mogli co najwyżej urazić dumę Legionu. Jednak Argus znajdował się w wypaczonej otchłani. Zabici tutaj wrogowie
padali martwi na zawsze. Armia Światłości ostentacyjnie cofała się w głąb pomieszczenia. Horda demonów wylewała się z korytarzy. Podążała za wojskami Turaliona z takim zapamiętaniem, że nie zauważyła dwóch paladynów przyczajonych po obu stronach wejścia. Gdy tunel prowadzący do sali wypełniały już tylko demony, Turalion wydał rozkaz. Teraz! Armia się zatrzymała. Przyczajeni przy drzwiach paladyni zrobili krok w tył i wyciągnęli ręce. Buchnęła święta moc. Zgromadzone przed nimi demony zdążyły tylko wrzasnąć przeraźliwie, a potem pochłonęła je światłość. Jeden z paladynów, komendant Rosalas, kulejąc wydostał się z korytarza. Drugi paladyn przepadł bez wieści. Turalion szeptem zmówił za niego modlitwę, a potem zawołał do pozostałych. Pora ruszać. Transporter paladynów był nadal aktywny. Dotarł na Argusa standardową metodą, ale gdy już wylądował, mógł otworzyć szczelinę prowadzącą na Xenedara. Żołnierze przecisnęli się przez wąski otwór i w mgnieniu oka pokonali ogromną odległość dzielącą ich od statku. Byli już bezpieczni. Jako ostatni przeszedł Turalion, jednak szczelina się za nim nie zamknęła. Demony były coraz bliżej. Wyłącz ją! Ponaglił Rosalasa. Do Xenedara wdarł się poryw wiatru. Tym razem szczelina się zamknęła. Paladyn zamrugał zaskoczony i wzruszył ramionami. Wybacz, wysoki Egzarcho. Co się zablokowało? Nic dziwnego. Legion wiele by dał, aby się tu wedrzeć. Westchnął Turalion z ciężkim sercem. Armii Światłości po raz ostatni udało się dostać na Argusa niepostrzeżenie. Legion z pewnością nie przegapi już kolejnych transporterów z Xenedara. Wojska Turaliona utknęły tu na dłużej, ukryte wśród chaosu wypaczonej otchłani. Lotraxion poklepał dowódcę po ramieniu. Zacna to była walka, Turalionie. Dobrze dziś nami dowodziłeś. Turalion uścisnął mu dłoń. Ty także znakomicie walczyłeś. I pozostali. Możesz im to powiedzieć. Tak zrobię, wysoki Egzarcho. Turalion odprowadził go wzrokiem. Pomimo przytłaczającej przewagi wroga, armia straciła tylko jednego żołnierza. Ale Legion i tak zwyciężył. Podczas tysiącletniej wojny z Legionem osiągnięto wiele. Udało się uratować więźniów, których czekał los gorszy od śmierci. I o całe dekady opóźnić inwazję demonów na Azeroth. A teraz wojna się skończyła. Jej kresu nie wyznaczało finalne, bohaterskie starcie, lecz niewielka potyczka i mur, którego Armia Światłości nie umiała sforsować. Zmęczony Turalion ruszył powoli w głąb Xenedara, żeby odszukać Xera. Zameldował jej o swym niepowodzeniu. Odpowiedziała milczeniem. Xera dawno przepowiedziała, że jedyną nadzieją na pokonanie płonącego Legionu są bohaterowie walczący na Azeroth. Całą moc swego umysłu skupiła na pomaganiu im w odparciu inwazji. Chyba właśnie to bolało Turaliona najbardziej. Xera zdawała sobie sprawę, że czeka go niepowodzenie, ale nie pomogła mu odmienić przeznaczenia. O Światłości! Miał nadzieję, że jej się powiedzie, bo sam był bezsilny. Uczeń Inkwizytor unosił się nad swoją platformą i spoglądał z góry na Alerię. W jej umysł wbijały się sztylety bólu zadawanego przez magię spaczenia. Mów, jak znaleźć Xenedara, albo będziesz cierpieć całą wieczność. I pomyśleć, że gdy Aleria przybyła na Niskarę, inwencja płonącego Legionu, gdy chodziło o tortury, zdawała się nie mieć granic. Demony znały się na przesłuchiwaniu. Umiały złamać wolę swych więźniów na wiele wyrafinowanych sposobów. Czasami Aleria naprawdę się bała, że ulegnie i wyjawi, że trafiła do tego więzienia z własnej woli. Jednak to przesłuchanie świadczyło tylko o lenistwie prowadzącego. Aleria z trudem ukrywała pogardę. Wysoki Inkwizytor miał do tego fachu prawdziwy talent, a temu uczniowi zupełnie brakowało wyobraźni. Inkwizytor wyciągnął zaciśniętą dłoń. Długie, szponiaste palce rozwarły się. Ukazał się gładki, czarny kryształ. Aleria już taki widziała. Był to kamień duszy. To prezent od Kil'jedena.
będzie nagrodą dla kogoś, kogo poznałaś 1000 lat temu. Rozumiesz, Alerio? Jeśli się nie ugniesz, twa dusza na zawsze stanie się własnością tego demona. I zawiśnie jako błyskotka na jego szyi. Wymamrotała Aleria. Ach, czyli rozumiesz. A może tego właśnie pragniesz? Kiedy się spełni, wasze dusze, twoja i twego kochanka, znów się połączą i będą wyć razem w agonii, póki gwiazdy nie obrócą się w pył. Zacisnął dłoń. Jakież to romantyczne. Aleria nie zareagowała. Inkwizytor westchnął rozczarowany. Nie jesteś jeszcze przekonana. Trudno. Skinął dłonią i krępujące ją magiczne więzy zniknęły. Aleria opadła na ziemię. Udawała, że jest wyczerpana. Inkwizytor podszedł nieśpiesznie. Szykował już nową torturę, ale nie zdążył wcielić jej w życie. Aleria głęboko nabrała tchu. Pora wypełnić naszą umowę, wędrowcze pustki. A potem zerwała się na równe nogi. Nie miała żadnej materialnej broni, a Inkwizytor odciął jej dostęp do światłości. Jednak Legion, choć znany ze swego sprytu, nie przewidział, że wojowniczka Armii Światłości mogła posiąść potęgę cienia. Jej żyłami popłynęła mroczna energia. Usłyszała znów obłąkańcze szepty pustki. Zgodnie ze wskazówkami wędrowca, jedną rękę wyciągnęła w stronę jego klatki, drugą zaś ku Inkwizytorowi. I klatka, i Inkwizytor eksplodowali w tej samej chwili. Demon nie zdążył nawet krzyknąć. Aleria czekała, nasłuchując. Nie odezwał się jednak żaden alarm. Nic nie zmąciło panującej wokół ciszy. Inkwizytor był tak pewny siebie, że zrezygnował z ochrony. Nie wezwał nawet strażników. Nikt nie zauważył tego, co się stało. Spośród szczątków klatki wyłonił się wędrowiec pustki. Był istotą eteryczną, zbudowaną z czystej energii. Jego powłoka uległa zniszczeniu, gdy go pojmano. Dlatego teraz przypominał bezkształtną masę. Dobrze się sprawiłaś, Alerio. Miewałem gorszych uczniów. Aleria rozejrzała się czujnie. Odruchowo chciała znaleźć swój łuk. Nie było jednak na to czasu. Nieobecność Inkwizytora nie mogła długo pozostać niezauważona. Musimy ruszać. Racja. Wędrowiec wypuścił magię cienia, aby otworzyć portal. Ja muszę dojść do siebie, a ty potrzebujesz szkolenia. Wiem, gdzie możemy zrobić i jedno, i drugie. Aleria się zawahała. Przyklękła obok szczątków Inkwizytora. Wędrowiec pustki wyraźnie się zniecierpliwił. Na co czekasz? Uniosła w dłoni kamień duszy. Ten przeznaczony był dla mnie. Obawiam się, że istnieje też drugi. Dla kogoś, na kim bardzo mi zależy. Eteryczna istota nie okazała cienia współczucia. Nasza umowa nie zakłada, że mam czekać, aż będziesz gotowa. Decyduj, co ważniejsze. Teraz. Aleria rzuciła mu wściekłe spojrzenie, ale żadnej decyzji podjąć nie mogła. Ten, o którym mówię, ukrywa się w wypaczonej otchłani. Nie wiem, jak go znaleźć. Odnajdziesz go, o ile będzie jeszcze wśród żywych. A więc ruszajmy. Przystąpiła przez portal. Niespokojne niebo Niskary zniknęło, a w jego miejsce pojawiła się nicość. Żadnych dźwięków, żadnego wiatru, żadnej ziemi, nic. Tylko przytłaczająca cisza. Jedynym źródłem światła był blask unoszącej się obok eterycznej istoty. Póki nie nauczysz się, jak utrzymać się tu przy życiu, staraj się nie przyciągać uwagi. Witaj w pustce, Alerio Bierzy Wiatr. Od czego zaczniemy? Może od nowych sposobów zabijania? Nie, to masz we krwi. Zaczniemy od spraw fundamentalnych. Wędrowiec zaczął pulsować i tuż przed nim zawirował cień. Pomówmy o tym, jak zachować tu zdrowe zmysły. Bo pustka zrobi wszystko, by złamać twą wolę. Brzmi groźnie. Zaiste. Zbudź się, Turalionie. Wstawaj! Turalion otworzył oczy. W piersi poczuł ostry ból. Zignorował go jednak i usiadł. O co chodzi? W korytarzu stał Lotraxion.
Znalazłem ciało. Co? Na dolnym pokładzie Xenedara. To kobieta. Przykro mi, Turalionie. Turalion poderwał się na równe nogi. Ale chyba nie ona. Lotraxion milczał. Nie musiał nic mówić. Jego oblicze przepełniał smutek. Serce Turaliona zamarło. Prowadź. Ruszyli w głąb statku. Turalion starał się trzymać nerwy na wodzy, ale w głowie miał mętlik. Minęło wiele stuleci, odkąd ostatni raz widział Alerię. Zdążył już pogodzić się z jej utratą i przeżyć żałobę. Ale teraz, z każdym uderzeniem serca, w jego piersi pulsował nowy ból. O światłości. Czyżby ukochana naprawdę nie żyła, jak się tego obawiał? Czy nie? Turalion wziął się w garść. To nie był dobry moment, by rozpaczać. Najpierw należało się upewnić. Jakim cudem ciało Alerii znalazło się na Xenedarze? Dotarli do sali kryształów, skąd płynęła energia zasilająca statek. Stanowiska artefaktorów były opuszczone. Xenedar pozostawał w ukryciu, więc ich obecność nie była konieczna. Lotraxion zaprowadził Turaliona na tyły pomieszczenia. Tam, Exarcho. W ciemnym rogu, za ostatnią formacją kryształów, Turalion dostrzegł ciało. Światłości, nie. Podbiegł i ukląkł. Wyciągnął rękę, dotknął zwłok i odetchnął z ulgą. To nie była Alleria, ani nawet kobieta. To w ogóle nie były zwłoki. Na podłodze leżał Lotraxion. Jego pierś unosiła się i opadała. Oczy miał szeroko otwarte. Z pomiędzy nieruchomych warg dobył się cichy syk. Za tobą! Turalion poderwał się i odwrócił. Otworzył się dla światłości i pośpiesznie nabrał mocy, aby wymierzyć sprawiedliwość oszustowi, który... W jego piersi eksplodował ból. Wbił się głęboko prosto w duszę. Turalion nie mógł się poruszyć. Światłość wyślizgnęła mu się z dłoni. Nie był w stanie mówić ani myśleć. Zachwiał się, pochylił i runął na podłogę. Znieruchomiał. Istota, która przybrała postać Lotraxiona, podeszła powoli z szerokim uśmiechem. Mówiłem ci, człowieku, że się jeszcze spotkamy. Machnięciem ręki rozproszyła maskującą magię. I oto nad Turalionem pochylił się Eredar, skrytobójca z Drenoru, z obnażonym sztyletem, na którego ostrzu widoczna była kropelka czerwonej krwi, bulgoczącej w zetknięciu z plugawymi truciznami. Mogłem to zakończyć, gdy spałeś, wysoki Exarcho. Uznałem jednak, że wydostanie twej duszy trochę potrwa, więc lepiej to zrobić w spokojniejszym miejscu. Po czym zwrócił się do Lotraxiona. Zdałem też sobie sprawę, jak bardzo ucieszy Kiliadena ponowne spotkanie z tobą, zdrajco. Natrezim zaczynał już odzyskiwać władzę nad ciałem. Trucizna traciła moc. Światłość cię spali! Skrytobójca wbił mu sztylet w przedramię i Lotraxion przestał się poruszać. Spokojnie. Przeżyjesz. Będziesz świadkiem, jak twój Exarcha, jedno z najjaśniejszych świateł Azeroth, staje się moją zdobyczą. Eredar uniósł w dwóch palcach niewielki czarny kamień duszy, a następnie odwrócił się znowu do Turaliona. Powinieneś wiedzieć, że Alleria bierze wiatr. Żyje. Więzi ją płonący Legion. Najpierw zdobędę twoją duszę, a potem jej. Na zawsze razem, wraz ze mną, jak obiecałem. Będziesz odczuwał jej cierpienie równie mocno jak swoje. Kamień duszy wzniósł się nad Turaliona. Mężczyzna siłą woli starał się przeciwstawić obezwładniającej truciźnie. Próbował walczyć, próbował krzyczeć, próbował posłużyć się światłością, próbował przywołać Xerę. Z jego ust nie dobył się nawet szept. Jego palce ani drgnęły. Skrytobójca zachichotał i zabrał się do dzieła. Cień uleczy twe blizny.
Cień wskaże ci twoje przeznaczenie. W odpowiedzi na słowa Alerii... Trzymaj się z dala od moich wspomnień. Zabrzmiał tylko śmiech. Nie mogę nawet, gdybym chciał. Gdy skończymy, będę wiedział o tobie wszystko. Chcesz się wycofać? Nie. Zatem zaczynajmy. Byłaś jak dotąd nadzwyczaj pojętną uczennicą, ale nie miałaś jeszcze okazji, żeby lepiej poznać cię. Musisz się z nim zjednoczyć, aby zrozumieć swe przeznaczenie. Ciało eterycznej istoty pulsowało łagodnie. I w tym właśnie tkwi niebezpieczeństwo. Postrzegasz pustkę jako wroga, a pustka tak samo traktuje ciebie. Przynajmniej na razie. Jej natura stoi w sprzeczności z tym, co znasz jako życie i zdrowe zmysły. Wędrowiec tłumaczył cierpliwie, a czerń wokół nich zdawała się poruszać. Jednak gdyby nie cień, w ogóle byś nie istniała. Ciemność dotknęła Alerię. Głosy, które nauczyła się ignorować, stawały się coraz bardziej donośne, krzykliwe. Aleria nie mogła się od nich uwolnić. Nie potrafiła im się oprzeć. Głos wędrowca prowadził ją przez tę burzę. Jedną prawdę już zrozumiałaś, Alerio. Światło jest ślepe. Nie widzi przeznaczenia w całości, bo za los odpowiada nie tylko światło. Kiedy twoją ścieżkę okrył cień, dla światła stała się niewidoczna. Moc jego słów była jak kotwica, której Aleria, miotana przez strumienie ciemności, mogła się uchwycić. Pora, byś zrozumiała kolejną prawdę. Cień także jest ślepy. Zdał sobie sprawę, że twój los krzyżuje się z jego własnym i ogarnęła go radość. Jednak on także dostrzega tylko część przeznaczenia. Choć jest to fragment niepodobny do niczego, co dotąd widziałaś. Aleria ujrzała światłość, pędzącą przez wszechświat niczym wygłodniały drapieżnik. Zobaczyła, jak dotyka umysłów śmiertelników zamieszkujących Azeroth i na zawsze je wypacza. Widziała całe pokolenia, żyjące i umierające w niewidzialnych łańcuchach. Spętane przez siłę, która w zamian za absolutne posłuszeństwo dawała im przelotne chwile wytchnienia. Ujrzała wojnę. Siły światłości atakujące pustkę. Mroczne światy palone świętym ogniem. Miliony istot więzione w wielkich, skrzących się kryształach i utrzymywane przy życiu tylko przez światłość, której wojownicy zmienili się w potwory, wypaczające i pochłaniające wszystko, czego się tknęli. Patrzyła na kolejne obrazy, aż wreszcie przestała pojmować, co widzi. Kłamstwa! Wyszeptała. To wszystko kłamstwa. Zapamiętaj to dobrze. Odparł wędrowiec pustki. Abyś nigdy nie zapomniała. Ale ja... Co? Wędrowiec pustki pewnie utrzymywał ją w powietrzu. Cień kojarzy ci się tylko z koszmarem. Tak samo jemu kojarzy się światłość. Żaden z tych punktów widzenia nie jest prawdziwy. Oba jednak nie są też fałszywe. Jego głos tonął w ryku władców pustki, którzy szarpali umysłem Alerii. Z trudem im się opierała. Światłość podąża jedną ścieżką, a pozostałe uważa za kłamstwo. Cień stara się poznać wszystkie drogi i każdą uznaje za prawdziwą. Kolejne wizje. Odmienne wersje przyszłości. Widziała, jak Ksera, matka światłości, ogłasza ją heretyczką i żąda jej śmierci. Ujrzała swą krew na mieczu Turaliona. Zobaczyła, jak Arator zwołuje przeciw niej armię paladynów i Kona z gardłem przeszytym jej strzałami. Widziała siebie, padającą na kolana przed tym, który drzemie pod falami Azeroth. Widziała, jak go zabija i zajmuje jego miejsce, by stanąć na czele hordy potworów, która miała pochłonąć całe narody. I gdy tak unosiła się w cieniu, wszystkie te wizje zdawały się prawdziwe. Z czasem zaczęła jednak odróżniać wspomnienia cienia od jego planów i jego pragnień. A to pozwoliło jej w końcu dostrzec przeznaczenie. Ujrzała to, czego światłość uchwycić nie mogła, a także to, czego zobaczyć nie mógł cień.
ponieważ był równie ślepy. Widziała tragicznie błędne decyzje. Widziała szlachetne zdrady. Widziała zwycięstwo, którego nie potrafiła pojąć. Wśród tego wszystkiego ujrzała też niezliczone zdarzenia, które nie miały zaistnieć. Kłamstwa serwowane przez pustkę były przekonujące i odurzające, lecz szybko traciły swą moc. Może pewnego dnia popadłaby w szaleństwo. Może kiedyś zdradziłaby sojuszników. Była do tego zdolna, ale nigdy, przenigdy, bez względu na okoliczności, nie skrzywdziłaby swego syna. Nie podniosłaby ręki na Aratora. Nawet gdyby miał ją zabić za to, kim się stała, nie próbowałaby się bronić. Waga tej prawdy utrzymywała ją w górze. Wyczuwała dezorientację cienia, który nie rozumiał więzi łączących śmiertelników. Nie pojmował, że istnieje coś, czego w żaden sposób wypaczyć nie można. Dotarła do niej kolejna prawda, że to wszystko działo się za wcześnie. Aleria zanurzyła się w cieniu, nim upomniało się o to jej przeznaczenie. Jesteś już gotowa, Alerio. Do dyspozycji masz pełnię mocy. Zanurz się w niej, zaczerpnij. Odzyskasz władzę nad swym umysłem. Zaiste, była gotowa. Lecz nie nadszedł jeszcze właściwy moment. Widziała wcześniej siebie, jak skacze z urwiska i pogodzona z losem pokonuje długą drogę na dół. Gdy nadejdzie czas, nie będzie miała wyboru. Teraz jednak mogła salwować się ucieczką. Jej przeznaczenie domagało się, by to zrobiła. Aleria próbowała to wszystko zrozumieć. Odpowiedzi szukała w pokładach wiedzy pustki. Gdy tam ich nie znalazła, sięgnęła po pomoc światłości. Dwie moce zderzyły się z oślepiającym, bolesnym szarpnięciem. Ale na chwilę objawiła jej się prawda. Turalion krzyczący bezgłośnie, podczas gdy z jego ciała wydzierano duszę. Nie była to ani przeszłość, ani przyszłość, tylko teraźniejszość. Wiedziała o tym. Wypuść mnie! Wypuść! Nie skończyliśmy jeszcze, Alerio. Bez względu na to, jak bardzo jesteś przerażona, musisz... Aleria zaatakowała. Nagromadzoną mroczną mocą uderzyła w wędrowca pustki, który ryknął zaskoczony i uwolnił jej umysł. Dysząc, odrzuciła cień jak najdalej od siebie. Znów była wolna i swobodnie unosiła się w mroku. Tuż przed nią zjawił się jednak wściekły wędrowiec pustki. Strach cię obleciał. Jesteś śmiertelniczką. Powinienem był się tego spodziewać. Gromadził moc, szykując się do kontrataku. Aleria go zignorowała i wyciągnęła kamień duszy, odebrany inkwizytorowi na Niskarze. Nie był już czarny, lecz żarzył się na zielono. Wiedziałam, na światłość. Wiedziałam, że to się działo naprawdę. Co widziałaś? Turalion jest bliski śmierci. Eteryczny towarzysz Alerii wyrwał jej kamień i uważnie go zbadał, wpuszczając do wnętrza swą energię. Roześmiał się. Alerio bierze wiatr. Zyskałaś sobie potężnego wroga. Nie była pewna, czy miał na myśli skrytobójcę, czy siebie. Pustka wykorzysta przeciw tobie twą miłość. Zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? Turalion pewnego dnia umrze. Ale nie może się to stać dzisiaj, bo będę zgubiona. Eteryczne ciało wędrowca zamigotało. Pamiętaj, co mówiłem o prawdzie i kłamstwach. Prawda nie wzięła się z pustki. Prawda tę pustkę zmieniła. Ponownie utkwił wzrok w kamieniu dusz. Ciekawe. Niewykluczone, że twoje przeznaczenie jest niepodobne do innych. Idź do ukochanego. Tak jak cię nauczyłem. Zwrócił jej klejnot. Aleria się zawahała. Nie wiem, gdzie szukać Ksenedara. Wiesz. Trzymasz te informacje w dłoni. Minęła chwila, nim zrozumiała. Przypomniała sobie, co powiedział jej oprawca podczas tortur. Oba kamienie były ze sobą powiązane. Wszak skrytobójca zamierzał je nosić razem na szyi. Nie potrzebowała informacji o miejscu jego pobytu. Wystarczyło, że wiedziała, gdzie jest drugi kamień. Przeniosła wzrok z powrotem na wędrowca. Rozumiem, że nasza umowa została wypełniona. Myślę, że się jeszcze spotkamy. Przytaknął zamyślony. Aleria wejrzała do wnętrza kamienia dusz, tak jak nauczył ją wędrowiec, i sięgnąwszy poprzez
niego otworzyła portal prowadzący na Xenedara. Światłość nie mogła ocalić Turaliona. Już się z tym pogodził. Mogła mu jednak przynieść ulgę. Gdyby nie ona, nic nie chroniłoby go przed bólem towarzyszącym rozdzieraniu jego duszy. Nie otwierał oczu, nie chciał patrzeć, jak jego jaźń opuszcza ciało. Mimo to ból był prawie nie do zniesienia. Opromień nas wszystkich, światłości, spróbował powiedzieć. Nie był jednak pewny, czy to zrobił, bo jego uszy wypełniały odgłosy zaklęć skrytobójcy. Modlił się jednak dalej. Niechaj zło umyka przed dobrem. Niech niewinni żyją w spokoju. Niech nadejdzie dzień, gdy nie będzie już strachu. Za taki dzień gotów jestem oddać życie. Jego prześladowca musiał usłyszeć te słowa. Ciekawe, ile lat upłynie, nim zaczniesz błagać o litość, świadom, że nigdy ci jej nie okaże. Turalion poczuł na twarzy chłodny powiew, pozbawiony zapachu, jakby ani razu nie zetknął się z czymkolwiek żywym. I wtedy usłyszał krzyk. Myślał, że to jego głos, że w końcu uległ torturom. Mylił się. Głos należał do skrytobójcy. Ty! Jak to możliwe? Miałeś rację. Naszym przeznaczeniem było spotkać się ponownie. Turalion otworzył oczy. To była ona, Aleria. Spowita mrokiem. Nie wyczuwał w niej światłości. Skrytobójca wrzasnął przeraźliwie i dobył sztyletu. Skoczył ku niej, celując w gardło. Nie uniosła nawet dłoni. W powietrzu zakotłował się czarny jak atrament dym, przybierając kształt zakrzywionego szpikulca, który wystrzelił w pierś skrytobójcy i przebił ją na wylot. Z rany na plecach tryznęła krew. Eredar padł na kolana. Oczy miał szeroko otwarte, poruszał bezgłośnie ustami. Aleria zrobiła krok naprzód. Nasze dusze jako błyskotki na twojej szyi. Szykowałeś nam taki los? Ja ujrzałam całkiem inny. Uniosła dłonie, między którymi zawirowała mroczna magia. Skrytobójca po prostu zniknął, jakby się rozpłynął bez śladu. Aleria uklękła obok Turaliona i popatrzyła w kamień duszy unoszący się nad jego głową. Nie mogę tego naprawić. Nie w pojedynkę. Odwróciła się do Lotraxiona. Wyczuwam w twych żyłach truciznę. Wybacz. Będzie bolało. Rozczapierzyła palce. Lotraxion zadrżał i krzyknął. Turalion zauważył, że spod pazurów na Tryzima dobywa się paskudny zielony dym. Na ziemię kapała krew i skwiercząca ciecz. Aleria przez skórę wydobywała truciznę z jego ciała. I nagle było po wszystkim. Lotraxion znowu mógł się poruszać. Oddychał urywanie, ale podniósł się o własnych siłach. Alerio, co ci się stało? Ratuj Turaliona! Błagam! Muszę to zakończyć. Ten demon grozi memu synowi. Istota biegła, gnała, mknęła, uciekała, przemykała pomiędzy sferami, tańczyła między pustką i wypaczoną otchłanią. Wyrwała ze swej piersi szpikulec Alerii, a ten natychmiast zniknął, obrócił się w nicość. Eredar tracił oddech z bólu. Przy każdym kroku niczym zaklęcie powtarzał. Uciekać! 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 Demon w ciągu swego żywota znany był pod różnymi imionami. Obecne, tępiciel, związane było z zadaniem, jakie wyznaczył mu Kiliaden. Od urodzenia wychowywany był na kogoś lepszego. Urabiany, formowany, dręczony. Wyposażono go w specjalne umiejętności. Budził strach nawet wśród innych Eredarów. I nic dziwnego. Potrafił bowiem ukrywać się między wymiarami, zmieniać dowolnie postać, rozpoznawać tych, których los zagrażał płonącemu Legionowi. Ale w końcu został zabity. Na Drenorze. Przez nią. Kiliaden go ukarał, a następnie uczynił jeszcze potężniejszym. Zajęło mu to całe stulecia.
Teraz zaś Kil'jaden zezwolił Eredarowi dopaść jego i przyobiecał, że także ją będzie mógł schwytać. Dał demonowi wszystko, co niezbędne, by więzić i dręczyć tych dwoje po wsze czasy. Ale ona uciekła i zmieniła się. Poznała zasady rządzące pustką. Nauczyła się zadawać śmierć ostateczną. Uciekać! 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 Na szyi demona zacisnęła się mroczna materia. Zdążył tylko krzyknąć, nim potężne szarpnięcie przerwało jego taniec i rzuciło z powrotem na Xenedara. Z powrotem w wypaczoną otchłań. Eredar pośpiesznie zerwał się na równe nogi. Z pomiędzy jego kłów jadowych dobył się syk. W dłoniach zawirowały sztylety, którymi przeciął pętającego więzy cienia. Z desperackim śmiechem cisnął zatrute ostrza w stronę przeciwniczki. To ona go tutaj sprowadziła. W jedyne miejsce, gdzie można go było zabić. Ostrza zatrzymały się w locie. Aleria z łatwością je wyminęła. Kil'jadenie! Ratuj! Czy on nas widzi? Podeszła bliżej do Eredara. Jesteś jego ulubieńcem? Przerażony demon zawył i wyczarował więcej sztyletów. Wszystkie zniknęły, nim zdążyły jej dosięgnąć. Nie zatrzymywała się. Szła ku niemu krok po kroku. W jego lewe ramię wbił się kolejny szpikulec. Prawą ręką Eredar nadal rzucał sztylety. Nic innego nie przychodziło mu do głowy. Ratuj! Zawył ponownie. Śmignął kolejny szpikulec i druga ręka demona została unieruchomiona. Wiem, czego się boisz. Wiem, czego obawia się płonący Legion. Wiem, co pchnęło twych panów na tę straszliwą krucjatę. Eredar wyczuł rozczarowanie Kil'jadena, który usłyszał jego wołania i je zignorował. W końcu Aleria stanęła tuż przed nim. Demon padł na kolana. Nie zdołał nawet unieść rąk, by błagać o litość. Mógł tylko wysapać swą ostatnią modlitwę. Proszę! 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 Aleria uklękła i spojrzała mu w oczy. Wraz z jej słowami umarła w nim wszelka nadzieja. Przyrzekłeś zabić mego syna. Sztylet Alerii wbił się w gardło demona, który nie wydał żadnego dźwięku. I gdy uchodziło z niego życie, wpatrywał się w nią tylko szeroko otwartymi oczyma. To lekka śmierć, powiedziała łagodnie. Gdybym oddała cię władcom pustki, czekałby cię gorszy koniec. Ale mogliby cię też przeobrazić. A na to pozwolić nie mogę. Z daleka, z drugiej strony sali, Turalion i Lotraxion obserwowali jej poczynania. W ich oczach demon dostrzegł zdumienie. Zobaczył strach, a później wszystko zniknęło i poczuł ulgę. Turaliona bolało całe ciało. Odczuwał zresztą nie tylko ból fizyczny. Udrękę niosła każda myśl. Cała jego jaźń pulsowała cierpieniem. Kamień duszy spoczywał nieruchomo na ziemi. Był już tylko zwykłą ozdobą. Lotraxion pomógł Turalionowi wstać. Aleria ruszyła w ich stronę przez kryształową salę. Patrzył na każdy jej krok. Był otępiały, prawie niezdolny do myślenia. Zatrzymała się przed nim. Wyglądała na wyczerpaną. Dobrze znowu cię widzieć. Turalion chciał jej powiedzieć to samo. Chciał zapewnić, że ją kocha i będzie kochać zawsze. Byłoby to zgodne z prawdą. Nie mógł jednak odnaleźć właściwych słów. Jeszcze nie. Aleria zdawała się to rozumieć. Mym przeznaczeniem nie jest światłość, tylko mrok. Wiem o tym od bardzo, bardzo dawna. Popatrzyła mu w oczy bez drgnienia powieki. Jeśli zejdę z tej ścieżki, wystawię na niebezpieczeństwo ciebie, Aratora i cały Azeroth. Uwierz mi, proszę. Ciemność nie jest mi obca, Alerio. Widywałem już zagubione istoty. Nie jesteś jedną z nich. Nie przekroczyłaś jeszcze granicy. Ale kiedyś to zrobię.
Natres im prychnął. Dopuściłem się w imię Legionu niezliczonych, niewybaczalnych czynów. Łącznie z masowymi mordami, ludobójstwem. Mimo to światłość puściła w niepamięć te przewiny. Dlatego nie przestanę w ciebie wierzyć, Alerio. Nie tak łatwo. Turalion studiował jej oblicze. Zbyt dobrze ją znał. Doceniała słowa Lotraxiona, ale mu nie wierzyła. Alerio, idź. Ruszaj. W jej oczach błysnął ból. Nie. Chciałbym, abyś mogła tu zostać. W głosie Turaliona nie było gniewu, tylko bolesna prawda. Ale Xera na to nie pozwoli. Musisz odejść, póki to jeszcze możliwe. Nie wiesz, do czego ona jest zdolna. Wiem doskonale, co zrobi. I wiem też, co stanie się potem. Salę wypełniła potężna, budząca trwogę obecność. Turalion poczuł, jak wokół Alerii gromadzi się święty gniew. Stanął obok niej. Okaż litość, Xero. Ostrzegałam, co stanie się, jeśli nie odrzuci cienia. A teraz na dodatek splugawiła to miejsce. Lotraxion klęknął przed wirującą potęgą Matki Światłości. Wysłuchaj mych słów. Aleria Bierzywiatr wróciła, aby nas ocalić. Świadoma, że nie będzie tu mile widziana. Odwaga, honor, poświęcenie. To cnoty, które nadal nosi w swym sercu. Cnoty tracą znaczenie, gdy zboczy się ze ścieżki wybranej komuś przez światłość. Ale mimo gniewu Xera się zawahała. Turalion otworzył przed nią swój umysł, by mogła poznać jego wątpliwości, ból i determinację. Błagam cię, Xero. Nie rób jej krzywdy. Xera dokładnie przejrzała jego duszę, po czym zwróciła się do kobiety, którą kochał. Alerio Bierzywiatr, czy odrzucisz pustkę i przysięgniesz posłuszeństwo światłości? Aleria nie okazała strachu. Będę walczyć z płonącym legionem, póki nie obróci się w pył. Odpowiedz na pytanie. Kroczymy różnymi ścieżkami, lecz nie jesteśmy wrogami. Widziałam to na własne oczy. Dołączę do Armii Światłości w ostatecznej bitwie z Legionem. Razem położymy kres pladze demonów. Nie, Alerio. Zostaniesz tutaj, w niewoli. Póki nie zgodzisz się wrócić na ścieżkę dobra, nie pozwolę ci zbrukać przyszłości, którą przewidziałam. Rób, co musisz. Aleria się nie opierała. Nawet gdy żołnierze Armii Światła zabierali ją, by uwięzić w innej części Xenedara. Turalion patrzył, jak ją wyprowadzają, a ona obejrzała się na niego i uśmiechnęła uspokajająco. Obok niego stanął Lotraxion. Wróci. Nie trać wiary. Wierzę w dobre intencje światłości. Ale nadal ufam Alerii. Nawet bardziej niż przedtem. Turalion spojrzał na Natrezima. Czy to znaczy, że jestem głupcem? Jeśli tak, bracie, to jest nas dwóch. Turalion usiadł, gdy uzdrowiciele zabrali się do opatrywania jego ran. Ledwie ich zauważał. Jego umysł płonął. Jego przeznaczenie okrywała tajemnica. Nie umiał dostrzec, co się stanie. Ale w całym tym zamieszaniu jedno okazało się dla niego oparciem. Przekonanie, że bez względu na okoliczności nigdy nie przestanie jej ufać. Że zawsze będzie gotów dla niej walczyć. I że ze strony Alerii może liczyć na to samo.